Cześć wszystkim na Trading Jam Session, na którym miałem okazję kilka razy występować, jeśli chodzi o swoją teorię inwestowania w szumie informacyjnym, ale jeszcze wśród grona takich bardzo zaawansowanych traderów, którzy siedzą od rana do nocy i faktycznie na tych wykresach śmigają i na te informacje, na ten szum informacyjny patrzą. Chyba jeszcze w takim gronie nie miałem okazji przemawiać z tym tematem, także mam nadzieję, że też wyjdzie nam bardzo fajna sesja pytań i odpowiedzi, bo sam jestem ciekaw, o czym będziemy rozmawiać. Inwestowanie w szumie informacyjnym, ten temat jest dlatego, że byłem dziennikarzem ekonomicznym i jednocześnie inwestorem. Jeszcze to się cały czas będzie wyświetlać, ale nazywam się Tomasz Jaroszek. Mogliście mnie słuchać, oglądać lub czytać w takich serwisach jak Bankier.pl czy Comperia. Też prowadziłem kilka programów cyklicznych dotyczących giełdy i co jakiś czas pojawiałem się w różnych wydaniach mediów czy w programach Polskiego Radia, gdzie też sobie rozmawialiśmy o giełdzie i finansach. Więc gdzieś tam cały czas ze strony mediów byłem po stronie informującej o tym, co się dzieje na giełdzie i jak to wszystko działa, a prywatnie byłem też tak jak wy przy komputerach i teraz z jednej strony patrzycie na mnie prezentację, z drugiej strony zerkacie, co jest na wykresie. Ja tak miałem przez kilka lat pracując w redakcjach i to jest wielki problem, bo nie skupiacie się ani na jednym, ani na drugim. I po iluś latach doszedłem do wniosku, że to tak nie może działać, dlatego od razu, zanim dokładnie zapytam, kim jest sala, że też tak powiem, bo już wiem, że jesteście traderami, więc to jest złe pytanie, typu kto gra na giełdzie. Ja na Forexie samym od roku już nie jestem aktywny, bo nie umiem się na nim skupić. Mam swoje dwie firmy i im się w 100% poświęciłem. Mam portfel spółek akcyjnych z Polski i to jest coś, na czym umiem się skupić i poświęcić temu kilka godzin w tygodniu, żeby ten portfel budować. I z tym jest ok. A po spędzonym tygodniu w szkole Birgera Szefermajera w Niemczech uświadomiłem sobie, że albo to robię profesjonalnie i zajmuję się Forexem, tak jak wy teraz może jesteście tylko i wyłącznie oddani rynkom finansowym, wtedy to może działać. Jeśli robię to godzinę dziennie gdzieś tu na boku, sprawdzam ile dzisiaj był DAX, bo zaraz mam spotkanie z klientem, to nie działa. Albo nie działa w długim terminie, czyli na początku jest fajnie, ale później wywalamy się z jakąś większą pozycją. Więc żeby była jasność, ja jak najbardziej jestem inwestorem, ale Forex obserwuję od ostatniego roku, także aktywnej, otwartej, żadnej pozycji tutaj nie mam. Podejrzewam, że wy teraz będziecie zerkać, bo niektórzy jeszcze coś mają. Kto z was zarabia już tylko i wyłącznie z tradingu? Tak tylko? Ok. A kto z was ma jeszcze własną firmę do tego, działalność? Ok, dobra, to mam pełną jasność, z kim rozmawiam i po co i jak. Mam nadzieję, że jeśli tradujecie dzisiaj, to firma jest z boku. Ja już troszeczkę sobie powiedziałem, bo byłem dziennikarzem ekonomicznym, to jest taki ego slide tak zwany. Byłem dziennikarzem ekonomicznym i mogliście mnie zobaczyć jako właśnie taką gadającą głowę, jest takie pojęcie w mediach, czyli ten analityk, komentator, ekspert, który jest w stanie wypowiedzieć się na każdy temat, jeśli chodzi o finanse, gospodarkę i tak dalej. Takich do dzisiaj jest sporo. I takich widzicie zawsze w wiadomościach, wydaniach różnego rodzaju programów publicystycznych, takich, które komentują. Czy oni mają pieniądze na giełdzie i czy oni faktycznie grają pod swoje własne założenia i prognozy, to jest zupełnie inny temat. O tym też sobie trochę porozmawiamy. Ale to, że komentują, to jest umiejętność, którą podejrzewam, wy też możecie bez problemu wyćwiczyć, bo wiedzę do komentowania to wy macie. Teraz to jest ta druga jeszcze rzecz, żeby z was zrobić taką gadającą głowę, którą moglibyśmy teraz ustawić do kadru i teraz byśmy sobie porozmawiali, co wy myślicie o obecnej sytuacji na giełdzie. To jest do zrobienia i to wymaga po prostu trochę czasu, trochę szkolenia. Także uwierzcie mi, że każdy z was po dłuższym przygotowaniu też może być ekspertem, który sobie stanie za kamerą i powie kilka słów dotyczących waszej dziedziny, w której czujecie się dobrze, bo to nie o to mi chodzi, że mówimy o czymś, na czym się nie znamy, ale jak najbardziej możemy być ekspertem w mediach na temat tego, na czym nam zależy i na czym się faktycznie znamy. A co to jest faktycznie szum informacyjny? Inaczej tłumaczy się ten temat, kiedy giełda jest spokojna, kiedy nic się nie dzieje. Inaczej tłumaczy się ten temat teraz, to jest w ogóle najfajniejszą datą ever, bo ja na poniedziałkowym wykładzie, jeszcze miałem taki poniedziałkowy wykład do tego samego tematu, byłem zaproszony chyba 2 tygodnie wcześniej, kiedy jeszcze było spokojnie z Grecją. I sobie tak mówiłem, że będzie naprawdę ciężko wytłumaczyć pojęcie szumu informacyjnego, kiedy jest spokojnie na rynku, nie? Ale jak już zaczęła się zabawa, że zbliża się termin spłaty tej gigantycznej, wielomiliardowej raty Grecji, no to już wiedziałem, że zaczyna się to malutkie piekiełko rynkowe,
czyli będziemy dostawać absolutnie milion sprzecznych i skrajnych informacji dotyczących sytuacji na rynku. A jeśli posługujemy się tylko i wyłącznie językiem polskim i polskimi mediami, to będziemy mieć jeszcze zabawę w głuchy telefon. I to jest szum informacyjny. Bo działa to tak, że minister albo premier, albo analityk Goldman Sachs, albo innego giganta powiedział coś, to zanotowali reporterzy międzynarodowi, Reuters, Bloomberg i tak dalej, i tak dalej. I to poszło dalej przez agencję informacyjną do innych redakcji. I z redakcji zagranicznych to wzięły jeszcze redakcje polskie. I z redakcji polskich to jeszcze ktoś wziął, więc znacie zabawę w głuchy telefon, nie? Jakbyśmy teraz wartość Eurodollara powiedzieli stąd dotąd, to podejrzewam, że to by była trochę inna. I dosłownie tak to działa w mediach, więc my mamy często news, który nam wyskakuje gdzieś w okienku obok naszego wykresu. Jeśli nie jest on bezpośrednio od źródła, to może być to news, który już został kilkakrotnie przetrawiony. I dlaczego w ogóle cały ten szum informacyjny jest ważny? Ja nie jestem trenerem ani kimś, kto zaraz przyjdzie i pokaże wam fantastyczną metodę grania pod informacje, dzięki której zarobicie, wiecie, 300% w skali tygodnia. No, są takie reklamy, są tacy trenerzy, można takie rzeczy znaleźć w internecie. Ja nie mam żadnego świętego grala, żadnej magicznej metody. Ja mam mały pakiet wiedzy bardzo istotnej właśnie o szumie informacyjnym, która może się wam przydać zarówno jeśli tradujecie na Forexie, czy też jeśli inwestujecie trochę spokojniej, trochę w dłuższym terminie w spółki. Także nie nauczę was jakiejś zabójczej metody, gdzie można na przykład rozbroić payrollsy, bo tego nawet najlepsi nie umieją. I tak jak uczyłem się sam u Birgera, no to jest dzień przygotowań pod dwuminutową akcję z payrollsem. Tak? Więc to nie jest coś takiego, że wydaje nam się, że dzisiaj prognoza jest taka, będzie wynik taki. To troszkę inaczej działa. Szum informacyjny to jest to. Dzisiaj mamy czwartek. Zabawa zaczęła się od niedzieli wieczorem. To jest to. To jest kilka tytułów, które wyskakują bardzo szybko, jeśli chcemy wiedzieć chociaż trochę o kryzysie greckim. I to jest pierwszy etap. Tak? Pytania, czy już jest tak źle. O wierzycieli. Dalej w mediach ekonomicznych jest rozpisane, kto jest wierzycielem, jak to działa i tak dalej. Tu po prostu wierzyciele, nikt nie wnika. Tak? Zaraz się zaczynają trzy kropki. No, dzisiaj jesteśmy też na etapie klikalności, więc część z tych newsów kończy się trzykropkiem, żebyście kliknęli, a tam jest news, nic się nie stało, nie doszliśmy do porozumienia, czekamy dalej. Takich dużo będziecie mieć akurat. I znowu zabawa, którą przerabialiśmy już kilka lat i te przykłady też pokażę, czyli Eurogrupa skończyła konferencję, czeka. Czekanie to jest ten stan, który jest jak najbardziej normalny w zjawisku szumu informacyjnego. Czyli jest news, później jest długie oczekiwanie, w którym dzieje się milion rzeczy i w którym niektórzy zarabiają, niektórzy tracą, tak? A później macie jedną wielką świecę, która załatwiła sprawę, tak? Rynek zadecydował, że jednak ta decyzja poszła w tę stronę, a nie w tą. Wcześniej jak się ten rynek buja i nic z tego nie wynika, to jest ten często okres oczekiwania i pytanie, co jest już w cenach, co jest nie. Szum informacyjny przychodzi w pewnym sensie falami, tylko trzeba to dokładnie móc zinterpretować. Czyli na przykład mieliśmy Grecję w 2010-2011, kiedy ich problemy się zaczęły i mamy Grecję teraz, w połowie 2015 roku. Problem Grecji w krótszym terminie trwa od 5 lat, od 2010 roku. Tak? Oni mieli 120% PKB zadłużenia, jeśli mnie pamięć nie myli, teraz mają ponad 170 i to się zadziało przez ostatnich 5 lat. Ale ten problem pamiętamy z tamtego czasu i z tego czasu, kiedy coś się dzieje na rynku. I to jest ten skondensowany szum informacyjny, kiedy wszystkie media rzucają się na ten jeden temat i cały świat żyje tylko tym. I mamy Grecję. Szum informacyjny mieliśmy wtedy, kiedy na przykład pamiętacie, jak był Cypr. Cypr, w którym skubnięto trochę kasy z prywatnych kont Cypryjczyków. I to było taki mały szum, bo tam dużo zeszło na politykę i cały sektor finansowy. Bardzo szybko zgasili to Amerykanie wypowiedziami analityków w stylu, a gdzie jest Cypr? Tak? Więc amerykański rynek nie do końca przejął się losem Cypru, Grecją trochę bardziej. To jest jedna z podstawowych zależności, które ja zauważyłem przez 7 lat obserwowania szumu informacyjnego w korelacji z inwestowaniem. To jest to, że inaczej reaguje Europa na to wszystko, inaczej reagują Stany i bardzo często szum informacyjny europejski gaszą Amerykanie w momencie, kiedy zaczyna się sesja. Podejrzewam, że widzicie to od paru dni, bo tak mniej więcej jak zobaczyłem początki sesji w Stanach Zjednoczonych,
to DAX szaleje, kilka instrumentów europejskich, na eurodolarze cuda się dzieją. Przychodzą Amerykanie i się pytają, panowie, o co chodzi. No i się zaczyna na przykład plus 0,5, nie? A tam ci zaczęli minus 2. What's the problem? Amerykańska gospodarka działa, wszystko żyje, nie ma czym się panikować. Zresztą jeden z amerykańskich analityków pięknie to ujął. Ja z czystej ciekawości uwielbiam sobie takie komentarze czytać, bo czasami się znajduje faktycznie takie fajne perełki, o których wam później pokażę, że gospodarka grecka jest porównywana do stanu Ohio. Mniej więcej. Tak z ich mentalności i z ich gospodarki to oni sobie powiedzieli, że jest taki problem. Gdyby teraz Ohio miało problem z bankructwem, to oni to tak sobie porównują, jeśli chodzi o rozmiar gospodarki. Etap drugi szumu informacyjnego jest wtedy, kiedy zaczyna się już naprawdę kombinowanie nad tematami. I to już jest niebezpieczne, bo znajdujemy naprawdę cuda. Tu akurat jest przykład zagraniczny chyba MarketWatchu, czyli ta teoria, że inne media są w błędzie, to my mówimy prawdę. Nie? I zaczyna się nam ileś teorii, dlaczego tak to działa i tak dalej, i tak dalej. No a szczerze, wydaje mi się, że nikt z nas dokładnie nie byłby w stanie w tym momencie opowiedzieć całej historii problemu greckiego. Tak szczerze, z ręką na sercu, czy ktoś umie zrozumieć cały problem tak kompleksowo od 2001 roku Grecji, 15-letni? Bo ja musiałem się dobrze naczytać, żeby nie, jak mi zadacie jakieś pytanie, to jeszcze dobrze się przygotowałem, żebym ja nie zapomniał czegoś, co nam umknęło, bo skupiamy się na tych newsach krótkoterminowych, a zapomnieliśmy, że tam ileś problemów było w 2004, w 2010, 2011, w 2013. Gubimy ten big picture. No tu przykład oczywiście polityczny, bo jesienią mamy wybory, więc cóż lepszego może być niż kryzys w Grecji. Wszystkie państwa europejskie są zadłużone, teraz możemy sobie dobierać wszystkie teorie, więc bardzo możliwe, że Polska będzie drugą Grecją i tak dalej, i tak dalej. Tu uwaga, jak ktoś z dziennikarzy też wyznających te teorie trafi na to nagranie i wytnie zdanie, że Grecja będzie, że Polska będzie drugą Grecją, to osobiście pozwę do sądu, bo takie rzeczy też się zdarzają, to tak tylko zauważę. No i przykład rozprzestrzeniania się szumu na inne rzeczy. Tu akurat jest Hiszpania. Mieliśmy to fantastycznie pokazane w 2010 i 2011 roku, kiedy mieliśmy problem Grecji, a później mieliśmy problem krajów PIGS. Pamiętacie? Portugalia, Irlandia, Hiszpania. Był problem jednej Grecji, która ewidentnie przesadziła z zadłużeniem i nie wie, jak z tego wyjść i jest absolutna panika. Nawet jeśli wprowadzono ten program oszczędnościowy, to on jeśli zadziała, no powtarzam, jeśli, bo on przez parę lat jest wprowadzany i te efekty są minimalne, to on zadziała w bardzo długim terminie. No ale od razu okrzyknięto, że ten sam problem ma Portugalia, Irlandia i moja ulubiona, bo to akurat jest bomba gospodarcza. Gdyby faktycznie był taki problem w Grecji jak w Hiszpanii, to byśmy mieli, gdyby patrzeć na czyste dane, czyste liczby, to byśmy mieli problem na skalę Lehman Brothers, bo to jest akurat gigantyczna gospodarka. Nie mamy na razie tego problemu, to nie wybuchło, to nie jest tak, że ja straszę, już nie straszę, już dziennikarzem nie jestem. Ale ten temat będzie wam wracał, żebyście byli czujni, że takie podgrzewanie napięcia, że Grecja to dopiero początek, to jest coś, co może się naturalnie bardzo szybko zdarzyć. I doprowadza to do sytuacji, kiedy szum informacyjny buduje gigantyczną zmienność na rynku. Jedni traderzy się cieszą, inni cieszą się, ale jeszcze nie wiedzą, że będą płakać za kilka dni, bo to jest też okres, kiedy brokerzy dostają bardzo dużo nowych klientów. Przecież można dużo zarobić na jednej sesji. Nie? To akurat, ja mam kilka rachunków brokerskich, bo też akurat testowałem różnego rodzaju usługi jako dziennikarz. Tu akurat jeden mail mi przyszedł wczoraj, że oczywiście wyższy depozyt, bo cuda się zdarzają i przez weekend możecie stracić wszystkie swoje pieniądze, jak się obudzicie. Bo przypomnę, referendum jest w weekend. Rynki nie pracują. Będziemy gadać o tym przez cały weekend, a i tak decyzja to będzie tak naprawdę, jak się otworzy rynek w poniedziałek o świcie i co zobaczymy na tym wykresie. Ale będziemy o tym rozmawiać kilka dni wcześniej, kilka dni później. Żebyście może bardziej zrozumieli, jak powstaje sam przekaz, który dostajecie. Niechcący wpadłem na tę historyjkę, bo to jest historyjka dosłownie sprzed niecałych 2 tygodni. I jak już mówiłem, ja komentuję czasami, czy to do radia, czy to do różnych programów publicystycznych. No i czasami jak ktoś chce, żeby wyjaśnić jakieś założenia, na przykład czy warto brać kredyt na wakacje, to dziennikarz finansowy dzwoni do mnie, ja sobie pogadam w tym programie. I akurat trafiło na gry komputerowe. Ja zresztą tutaj w programie Investor TV prowadziłem wywiady z różnymi prezesami spółek, w tym na przykład z prezesem CD Projektu, bardzo istotnej dla rynku zarówno mediów, jak i polskiego giełdowego i całej naszej gospodarki, prężnie rozwijająca się spółka. Ja sam parę razy pisałem o tej spółce, komentowałem, rynek gier troszeczkę znam.
z czystej ciekawości troszeczkę bawiłem się tymi liczbami, jak to faktycznie działa, na jakim miejscu jest ten CD Projekt względem całego świata. Jest kilka innych fajnych spółek, jest Techland wrocławski, nie notowany akurat na giełdzie, ale produkujący naprawdę świetne gry i znany na całym świecie. I tym sposobem spotkałem się w piątek rano z dziennikarzem, dosłownie na ławce, na ulicy Chmielnej, na chwilę, słuchaj Tomek, masz 5 minut, to ja bym cię złapał a propos, wiesz, prognozy, rynek gier i tak dalej, nie? No dobra, nie mam problemu. Nagrywaliśmy 3 minuty, zostało z tego jakieś 20, może 30 sekund faktycznego materiału. To było w piątek. No jest sobota rano. Wstaję troszkę później, ja się raz w tygodniu muszę wyspać przy moim trybie pracy. I czytam na Forsalu, tam jest kilka newsów tych głównych, ja chyba byłem czwarty albo piąty. Gry będą coraz ważniejszą gałęzią polskiego przemysłu. No i tak lecę dalej, mówię, dobrze, to dobrze mówi, coś w tym jest. Uważa ekspert do spraw finansowych Tomasz Jaroszek. I już wam tłumaczę, jak to działa. Bo ja się nagrałem do radia, ta wypowiedź była bardzo sensowna. Ja mam jakiś swój autorytet na rynku mediów jako ekspert finansowy, więc wskoczyłem do agencji informacyjnej. Pamiętacie, jak wam mówiłem, Bloomberg, Reuters dostaje informacje, tak? Najpierw jest agencja, później jest redakcja i tak dalej. No i zostałem właśnie nagrany do IR-u, czyli agencji radiowej. I ten news leci dalej. Okej. Ja prezesa Kiecińskiego znam, prowadzę swojego bloga Doradca TV, gdzie tłumaczę te finanse tak naprawdę na spokojnie, na luzie do młodych ludzi. Tak, taką mam moją misję życiową, żeby już nie rozmawiać tylko o bardzo poważnych rzeczach i używać bardzo trudnych słów, żeby 1% Polaków też słuchało, tylko żeby trochę zarazić tym, że finanse są fajne, inwestowanie jest fajne, trochę młodszych ludzi. I przyznam szczerze, że też gram w Wiedźmina. Mało mam czasu, więc jak usłyszałem, ile zajmuje przejście całego Wiedźmina, to wychodzi mi, że w 2018 roku skończę tę kampanię. Ale nie poddaję się, zabiłem wilkołaka w ubiegłym tygodniu. I stąd wzięło się zainteresowanie, że mogę porozmawiać o rynku gier i jednocześnie powiedzieć o tym na tyle ciekawie, że inwestorzy też jak najbardziej usłyszą ten news. I tym sposobem na Twitterze, Twitter, bardzo istotne w dzisiejszych czasach medium, gdzie możecie mieć o wiele szybciej newsa tak naprawdę i w Stanach pod to inwestorzy i traderzy często już grają, a nie pod medium, które przetrawi Twittera. W Twitterze czytam, bo zrobiłem sobie monitoring, co tam jeszcze oprócz Forsala jest, może ja jeszcze gdzieś wiszę na tych stronach internetowych. No i w sobotę rano patrzę, że na Twitterze poszło z agencji informacyjnej, że znowu uważam, że gry będą ważne. Na inwestycje.pl już też jestem jako opinia, że to w ogóle jest gałąź przemysłu bardzo istotna. No zgadzam się jak najbardziej, nie? Tylko pamiętajcie, że wy mnie nie znacie. Wiecie, że jakiś ekspert do spraw finansowych powiedział, że gry będą bardzo istotną gałęzią polskiego przemysłu. I wy to czytacie na głównych mediach ekonomicznych w Polsce. Nie? I jeszcze to wysłała agencja informacyjna, więc to już poważna rzecz, poważny ekspert. I najlepsze, biznes.pl, czyli taki dosyć potężny twór gigantycznego Onetu, czyli jak cała Polska gdzieś ma przerzucać się komentarzami, to w pierwszej kolejności tam. I sobota rano, 39 osób już o tym gada, czy Jaroszek ma rację. Ja dopiero wstałem. Wstałem, zalałem sobie pierwszą kawę, a tam już od wczoraj trwa dyskusja, czy ten ekspert ma rację i to będzie istotna gałąź przemysłu. Żeby wiedzieć, jak ten malutki news w tym momencie leci dalej. Jeśli ktoś z was może śledził sytuację CD Projektu przed wejściem Wiedźmina III i po wejściu, to tam media miały ogromną rolę. Tam sprawdziła się oczywiście stara zasada, czyli kupuj plotki, sprzedawaj fakty. Tak? Ta cena była przepięknie pompowana przed premierą, była premiera. Część osób stwierdziła, ok, dzięki, wychodzę z papierów i zaczynało oczywiście znowu spadać. Milion egzemplarzy sprzedanych błyskawicznie, więc news poszedł, znowu zaczęli kupować. Tak? Tu akurat to fajnie zadziałało, że faktycznie ten news w czasie rzeczywistym powodował jakieś zmiany. No i później bardzo istotna sprawa, 4 miliony egzemplarzy sprzedano. I ten news był wart 400 milionów złotych. 20% wzrosły ceny akcji jednego dnia. Jedna informacja. Prezes wyszedł i powiedział, słuchajcie, 4 miliony egzemplarzy sprzedano, to jest fantastyczny wynik. Dla porównania, to jest kwestia kilku dni. Pierwszy i drugi Wiedźmin w ogóle sprzedały się w 10 milionach egzemplarzy. Przez te wszystkie lata, kiedy to było, nie? A tu 2 tygodnie chyba sprawa, czy tam może 3-4 miliony na całym świecie. Fantastyczny rynek amerykański, niemiecki, japoński, więc naprawdę duża rzecz. Ja uwielbiam tę spółkę z perspektywy tego, co robi dla polskiej gospodarki. Ale ta jedna informacja to było 20% jednego dnia.
byśmy mieli świadomość tego, jak ten newsu, który faktycznie powstał, jakie miał gigantyczne znaczenie. Na początku było media i inwestowanie, ale później stwierdziłem, że to i jednak nie ma racji bytu, jeśli mówimy o tym, że nasze decyzje podejmujemy na podstawie tylko i wyłącznie pojedynczych doniesień z mediów. Nie? Mam nadzieję, że nikt nie kupuje akcji pod wpływem przeczytania jednego artykułu, takiego na przykład, który ja znalazłem w sobotę rano, bo porozmawiałem z dziennikarzem, że to jest fajna spółka, tak? Ja nie czuję się na tyle mocny, żeby dawać rekomendacje w ogóle dotyczące jakiejkolwiek spółki. Pamiętajcie, że prognozowanie to jest fajne w mediach, bo tak jest tłumaczony news, ale dobrze wiecie, inwestując, i myślę, że to będzie wielki truizm, że granie pod prognozy, jakieś tym bardziej długoterminowe, co będzie, jak się rozpadnie strefa euro, no może być jedną z waszych najgłupszych decyzji w historii waszego rachunku. Już przypomnę, strefa euro już się rozpadała parę razy. Profesor Rybiński też ją rozkładał na czynniki pierwsze i on i jego fundusz i ludzie, którzy w to zainwestowali, też już rozłożyli swoje portfele w dużej mierze o te teorie. Więc granie pod prognozę długoterminową, trochę trzeba z tym uważać. Dlaczego media kontra inwestowanie? Wy na czym wy zarabiacie? Na transakcjach. Koniec. Na czym zarabiają media? Na pewno nie na waszych transakcjach, nie? Tu zarabia broker co najwyżej, więc to jest jeszcze inna sprawa. Żeby dostarczyć wam jak najfajniejsze narzędzia, jak najbardziej, tylko grajcie. Grajcie i płaccie prowizję, tak to działa. Ale media zarabiają na tym, że my klikamy. Klikamy, czytamy, słuchamy, oglądamy. Jak największy, jak najdłużej trwający czas antenowy, tak? Jak najdłużej siedzimy na stronie, klikamy o tej Grecji, czy ona upadnie. A tam licznik leci, że Jaroszek już siedzi 8 minutę na tej stronie, nie? I takich Jaroszków jest 10 tysięcy na przykład. I podam wam fajny przykład. To jest szum, który ja sam generowałem trochę. Przepraszam, z dzisiejszej perspektywy trochę przepraszam, jeśli ktoś podejmował decyzję na podstawie takich rzeczy, ale ja po prostu wykonywałem rzetelnie swoją dziennikarską robotę, czyli informowałem na bieżąco o tym wszystkim, co się działo w 2011 roku. I wtedy byłem jeszcze w studiu bankiera i wymyśliłem sobie taki cykl, że będziemy robić tak, jak mecze piłkarskie się transmituje, tylko przełożymy to na katastrofę w Europie. Tak, typowo medialne, to się pięknie klikało i to był chyba rekord ówczesny, bo serwery się przegrzewały. Był moment, kiedy na stronie głównej i na takim ciągu newsów dotyczącym tego, co się dzieje na rynku, mieliśmy po 100 tysięcy unikalnych wejść. Więc biorąc pod uwagę, ile jest inwestorów w Polsce, to jest naprawdę przepotężny wynik. I zrobiliśmy coś takiego, wiecie, warszawska giełda traci, to jest tak jak Ronaldo biegnie, podał piłkę do Messiego i tak dalej, to tutaj jest dosłownie tak samo. DAX pikuje, analityk z Goldman Sachs mówi, że wszyscy umrzemy, i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I to leci, minuta po minucie. Dzisiaj to już jest standard. W 2011 roku, później chyba po nas jeszcze dwie redakcje z tego korzystały. Dzisiaj prawie na każdą stronę, jaką wejdziecie, już jest kryzys minuta po minucie. W Stanach też już to się robi od dawna. No i okej, mamy taki jeden wielki ciąg newsów. Jak ktoś chce śledzić relacje, co się dzieje na rynku, to nie musi patrzeć na wykresy tak jak wy, tylko może patrzeć na tekst dziennikarza, który zbiera różne informacje. I tak oto powstały rynki na żywo. No i tutaj była katastrofa, koniec świata, najlepsze oglądalności. Najwięcej ludzi nam wchodziło na strony, ludzie pisali pytania do tych analityków na bieżąco i analitycy przychodzili do studia. No i sytuacja jest taka, wiecie, dwa fotele, jak najbardziej jak tutaj, tylko stolik jakiś, transmisja na żywo. No i rozmawiamy, co by było, gdyby Grecja opuściła strefę euro. Takie tam dywagacje eksperckie. Nikt nie wie, co by się stało, jakby Grecja opuściła strefę euro. Nie ma czegoś takiego jak procedura opuszczenia strefy euro. A jeśli jest, to my tego nie znamy. To nie istnieje. O tym się fajnie gada, ale to by rozwaliło całkowicie całą ideę Unii Europejskiej. I możecie sobie zrobić taki mały test. Nie? Włączcie sobie Google'a, jak wam się będzie nudziło i spróbujcie poszukać procedury wyjścia kraju ze strefy euro. Ja się podałem po godzinie. Po godzinie szukania w dwóch językach całkowicie się poddałem, bo próbowałem jakiekolwiek źródło, gdziekolwiek, żeby mnie naprowadziło. No nie istnieje taka procedura. Więc każda dywagacja na ten temat, co by było gdyby, jest niczym innym jak jakimś starciem teorii. I tutaj zarabialiśmy na oglądalności i wszystko było super. Ja miałem taki szum informacyjny w głowie, biorąc pod uwagę, że ja też jestem inwestorem i też tam miałem jakieś pozycje. Tam też się przekonałem, że czasami granie pod szum informacyjny to jest bardzo głupi pomysł. Wiecie, to jest raz DAX się otworzy fajnie, raz nie. Więc ja też swojego czarnego łabędzia zaliczyłem w 2011 roku akurat na tym szumie informacyjnym. I sytuacja była taka, że analitycy
musieli coś powiedzieć. Ci w bankach też byli przerażeni i sytuacje były czasami kuriozalne, bo wyłączała się kamera i sytuacja była taka, pytam się, jak tam, czy do prezesa banku, czy do jakiegoś prezesa stowarzyszenia zrzeszającego różne instytucje, czy do analityka niezależnego. Pytam się, co ty o tym wszystkim myślisz? Już po tym, jak powiedzieliśmy, że spokojnie. Mówię, Boże, ja zawału dostaję. Przecież to się może wszystko rozpaść, przecież ja mam tam pieniądze. Wiecie, więc te opinie były skrajne. I te opinie były na tyle skrajne, że ja, mając otwartą pozycję na rynku, przeprowadzałem wywiad o godzinie 11 z ekspertem, który oczywiście był dyrektorem ważnej instytucji i tak dalej, więc miał wszystkie te czynniki, które decydują o tym, że my go słuchamy, bo jest ekspertem. I jeden mówi, że jest spokojnie, to jest kwestia kilku tygodni, przecież to się uspokoi. Nie? I to była 11. 11.20 miałem eksperta, który mówił, że to już jest koniec. O włos od Hiszpanii. I to się wszystko rozleci. Zobaczycie, to już w ogóle brokerzy nie wytrzymają. I to się rozpadnie. Nie? No i na przykład o 12 przychodził profesor Rybiński i stwierdził, że wszyscy umrzemy. No. Ale złoto pójdzie do góry. O, to też jest istotne. To jest istotne, bo o korelacjach zaraz sobie jeszcze powiemy, bo w czasie szumu informacyjnego i w ogóle w czasie wszystkich kryzysów mówi się o jednych informacjach i nie mówi się o drugich informacjach. I cała zabawa polega na tym, że tutaj cały rynek spada, a tam ktoś zarabia pieniądze. I kiedyś ta relacja fantastycznie działała, że był absolutny krach, wszyscy panikowali, bo na przykład Grecja, no tam może to dużo, dużo wcześniej to działało modelowo, więc złoto rosło do góry. Był krach, więc frank szwajcarski rósł do góry. I to było mega proste. Tu była panika i tu nie byliście w stanie grać, a tam po prostu wrzucaliście kasę na franka szwajcarskiego i było fajnie. U Szwajcarów zawsze bezpiecznie. Jak jest panika, to połowa majątku na świecie się przesuwa. No i teraz Szwajcarzy mają problem, bo to zadziałało za dobrze. Więc stąd cała ta afera, bo wszyscy tak robili. Wrzesień 2011 jest koniec świata, nie? Widzicie czerwoną gwiazdkę? Tu się kończy świat. To jest S&P akurat. To jest ten moment, w którym świat się skończył. Według wielu analityków, według mediów, według ekspertów, według wszystkich głównych redakcji na całym świecie, tutaj świat się skończył. Tutaj jest 2014 jeszcze, bo to akurat te slajdy, kiedy to badałem mocno, to był 2014 rok. No wiecie, gdzie jest dzisiaj S&P, nie? To już jest w kosmosie, to już mu się za ten telewizor by wyszedł S&P. To jest nasz ulubiony DAX, tu też jest koniec świata i wszyscy umrzemy. To był ten największy szum informacyjny. No i gdzie dzisiaj jesteśmy, nie? Ta magiczna granica 10 tysięcy punktów dawno przekroczona. Także szum informacyjny powoduje, że wszyscy w krótkim terminie myślimy o jakimś zjawisku. Większość ludzi gubi długi termin. Co się tak naprawdę stało, nie? Ugasili pożar. Ten problem Grecji, on wcale nie zniknął. Im się to zadłużenie zwiększało, nie powiem wprost proporcjonalnie do wzrostu innych indeksów, ale im cały czas w tym momencie zwiększało się to zadłużenie. I ich problem w ogóle się nie zmienił. To jest polska giełda. Mówię, głupio nie dać polskiej giełdy, ale polska giełda w ostatnich latach, w szczególności jeszcze po tym, co się stało z OFE, jest odporna na wszystko, łącznie z szumem informacyjnym. Tu jest po prostu tak nudno, że niestety przejdziemy do kolejnego. Ta teoria się wykłada u nas. U nas nie wszystko dobrze działa. Zresztą wiecie, że wiele fajnych biznesów i teorii na polskim modelu się wykłada. To jest najciekawsze, to jest Grecja, nie? To jest ten szum, kiedy cały świat tam już bał się o Grecję. Oni zaliczyli kompletny dołek troszkę później, ale to później rosło. Ten sam problem. Tutaj przestaliśmy mówić o tym w mediach. Nuda, Grecja się zmieniła, zmieniamy temat. To jest taki moment. Będzie taki moment, nie wiem, czy on będzie za kilka dni, bo w niedzielę jest referendum, więc może on będzie już we wtorek, może w środę, może to będzie ugaszone, może to faktycznie będzie koniec świata, nie wiem absolutnie, ale może być taka sytuacja, że za kilka dni Grecja zrobi z waszych telewizorów i monitorów. Po prostu. Oni dalej będą mieć ten sam problem i dalej nie będzie kasy w bankomacie, dalej będą kolejki i tak dalej, i tak dalej. I dalej będzie wielkie zadłużenie. Ale problem będzie na tyle ugaszony, że media stwierdzą, że koniec szumu informacyjnego, wyłączamy telewizory. Grecy zostają z tym samym problemem, wywracacie do normalnego życia, problem Grecji już zniknął. I co się dzieje teraz? Wraca nam szum informacyjny, on się jeszcze gdzieś tam pojawiał, bo pięknym szumem informacyjnym światowym był na przykład konflikt Rosja-Ukraina, gdzie znowu zaczęło się to, co się w ogóle działo z Rosją, Europa i tak dalej, i tak dalej. Więc tam też na pewno, kto siedział wtedy na DAX-ie, to też widział, co się działo w Europie. Ja akurat pięknie widziałem szum informacyjny i jaką siłę ma informacja agencyjna
akurat właśnie w tym tygodniu, kiedy byliśmy w Niemczech u Birgera. Bo leci sobie wykres i nagle jest taka strzała, chyba 200 punktów DAX dosłownie prawie zrobił. Jest taka strzała, która zawiesza komputery. My nie wiemy, o co chodzi, no jest tam 10 na sali. On nie wie, o co chodzi, nikt nie wie, o co chodzi. Minęła minuta, na szczęście nie było otwartej pozycji, nie wiem, zależy w którą stronę, tak? Ale w każdym razie nie było wtedy otwartej pozycji. I później klikamy, że to była uwaga, informacja o zawieszeniu broni. Z Rosji powiedzieli, że jest spoko, nic się nie dzieje, nic tam nie robimy. Nie? 200 punktów na DAX-ie. Jedna informacja, jeden news. Dlaczego to jest tak ważne? I co jest bardzo istotne, kiedy słuchacie ekspertów i czego nie będziecie w stanie stwierdzić. Więc wiecie, jak nie jesteśmy w stanie czegoś stwierdzić, to zakładamy, że od razu jest na przykład niebezpieczne albo nie, żeby mieć taką czerwoną lampkę, żeby tam może ograniczone zaufanie, jak to się mówi. Są analitycy i eksperci i dziennikarze, którzy rozumieją, co wy macie w głowie, czyli też inwestują. I to poniekąd był mój atut, poniekąd był mój problem, że byłem w tym szumie bardzo, w samym takim epicentrum, tak jak jest się, wiecie, tornado i można być za blisko. To ja byłem w samym środku. I są teoretycy, którzy niestety nie mieli żadnych nigdy pieniędzy na rynku. Znacie ich pewnie też z różnego rodzaju form szkoleniowych, czyli wszyscy, którzy nauczą was Forexu do 3 dni, tak? Te wszystkie kursy i te wideo, te, no wiecie, te święte grale, super metody i roboty, które kupują wam dom w mniej niż kwartał. Jeśli chodzi o analityków, ekspertów, spotkacie się z maklerami, spotkacie się z fantastycznymi, wygadanymi ekspertami, z którymi się super dyskutuje, którzy mogli nie mieć nigdy realnego rachunku. Ich kariera mogła się skończyć na demo. Tacy są. Są tacy, którzy po wyłączonej kamerze mówią: panie, ja to na obligacjach siedzę. No. Więc na to uważajcie i przyjmujcie po prostu, że wszyscy są teoretykami, bo tak naprawdę, jakbyście wy poszli do mediów, to możecie mieć o samym rynku dużo większą wiedzę niż wielu ekspertów. Fajnie się dyskutuje o tym, czy strefa euro upadnie, ale jeśli ktoś ma na to położyć na jednego lota chociażby, no to poziom dyskusji się trochę zmienia, nie? Jest troszkę różnica. I co my zostaliśmy tak naprawdę, jeśli chodzi o Grecję w niedzielę? No mieliśmy już zapowiedź, to dla mnie też było miód dla moich uszu, bo wiedziałem, że w poniedziałek mam jeden wykład, później wiedziałem, że w czwartek mam drugi, a w niedzielę wieczorem Grecja zamyka banki. Wiecie, to do książki, do materiału, który tam gdzieś będę robił, czy do takiego dużego wideoprogramu o szumie informacyjnym, właśnie zaczynam zbierać materiały i codziennie rano po prostu wklejam te cuda, bo faktycznie tego będzie dużo. To są tysiące newsów, dziesiątki tysięcy newsów i zaraz później dziesiątki tysięcy tweetów poważnych ludzi z całego świata, które się generują i się mielą. I jak sobie poszukacie trochę, nieświadomie nie jesteście w stanie może teraz to powiedzieć, że czytacie coś, ale te opinie są skrajne i one się wykluczają. Jak poszukacie, to naprawdę znajdziecie spokojniej w polskich, w zagranicznych mediach opinię, że nic się nie stało i za dwa dni będzie dobrze i opinię, że to jest dopiero początek i trzeba uciekać. I coraz częściej znajdziecie opinie podpisane ekonomista jakiegoś banku inwestycyjnego. Amerykanie to uwielbiają. Saxo Bank ma swoje prognozy, Goldman ma swoje. Tutaj jest kryzys, tutaj będzie jeszcze 5 lat dobrze. One się wszystkie skrajnie wykluczają. A jak macie za dużo czasu, to możecie sobie spokojnie poszukać. Nie przyniesie to żadnego efektu, bo tak jak na pierwszym cytacie na slajdzie widzieliście, to wy macie przycisk kup i sprzedaj. Więc to, czy jesteście teraz, trzymacie sztamę z Saxo Bankiem czy z Goldman Sachsem, no to nadal jest wasza kasa i wy macie te dwa przyciski. No, chyba najważniejszy element szumu z ostatniego tygodnia, czyli co się stało z niedzieli na poniedziałek. Co się w ogóle stało, tak? To jest najlepszy przykład tego, o czym mieliśmy na samym początku, że niektórzy brokerzy już ostrzegają, bo otwarcie pozycji na weekend na zasadzie jutro, w przyszłym tygodniu obudzę się w innym świecie, tak? Już teraz ja będę wilkiem z Wall Street, jak to się dobrze otworzy. Albo w drugą stronę. I dużo klientów, tych początkujących klientów domów maklerskich i brokerów niestety tego nie wie. Wy to jako doświadczeni już traderzy dobrze wiecie, że ten rynek zawsze otwiera się albo w jedną, albo w drugą. To jest poniedziałek i później mamy już jeden wielki szum. Szum ma to do siebie, że wiecie, te świece są bardzo duże. Wiecie, jak wygląda kwestia wąsa, tak? Jeden news poleciał i zawrócił. Przetrawili informacje. Bardzo często właśnie czy przy payrollsach, czy przy istotnych danych z gospodarki amerykańskiej, czy europejskiej, dokładnie tak wygląda ta świeca. Nie wiadomo, co się wydarzyło. To jest ta minuta, kiedy puszczana jest informacja i kiedy czy to indeks, czy widzicie chociażby na euro-dolarze, frunie coś do góry i zaraz zostaje wam tylko ta niteczka, bo to poleciało zaraz w dół, informacja jest przetrawiona. To jest dokładnie reakcja na informację.
To jest bardzo trudne, jeśli chcemy grać na zasadzie kilku minut. Naprawdę, to jest, jeśli ktoś do tego nie podchodzi jakoś mega profesjonalnie, najlepiej to w ogóle ominąć, bo jak sobie podłożycie to do dużych wykresów, takie jednodniówki szarpane, typu Europejski Bank Centralny coś powiedział, indeks, a podłożycie to na duży wykres, to są malutkie tylko punkciki w dużym trendzie. Więc to jest też pytanie oczywiście, jak jesteście traderami i was interesuje tylko to, co jest dzisiaj, to jak najbardziej to będzie dla was główny news, ale jeśli myślicie chociaż trochę o szerszej perspektywie, to uwierzcie mi, setek takich slajdów, które sobie zrobiłem i zaznaczyłem, że tu były wiadomości rynkowe, to nic nie zmienia w trendzie. To jest takie załamanie i ten trend wraca. Jeśli wykres mówi jasno, że jest w długim terminie dobrze, to pojedyncza informacja zrobi wam zachwianie na kilka godzin, może na dzień. I to wraca. Pewnie znajdziecie wiele różnych przykładów. Wtorek. Moja ulubiona rzecz, czyli we wtorek nie spłaci raty, od niedzieli grzejemy temat, w poniedziałek już wiemy, że we wtorek to wszystko zgaśnie. Szukamy ostatniej szansy. Przypomnę, w 2011 roku wszystkie spotkania i trojki i wszystkich tych, którzy decydowali o losie Grecji, były w nocy, bo Mistrzostwo Świata o 3 nad ranem, spotkanie eurodeputowanych i tak dalej, no to jest bardzo przydatne rynkowi. Więc mamy oczywiście ostatnią szansę. No i teraz Mistrzostwo Świata, tego jeszcze nie było, więc to będzie bardzo ciekawe rozwiązanie, że w pewnym sensie losy tego, co się wydarzy z Grecją, oddano w stronę ludzi. Czyli będzie referendum. No i to, że oni są niewypłacalni, to nie trzeba być wielkim ekonomistą. Mówimy tu o kwotach gigantycznych, tam same pożyczki im udzielone przez różne kraje, 240 miliardów łącznie. To jest najbardziej fascynujące, jak sobie rozłożycie te wszystkie liczby, to na przykład Hiszpania, która ma gigantyczne bezrobocie i w ogóle tragedię. Tam Hiszpania chyba 25 miliardów pożyczyła swoją drogą. I oczywiście mamy sektor bankowy bardzo zainteresowany, bo niemieckie, francuskie i brytyjskie banki tam położyły masę pieniędzy, również po kilkadziesiąt miliardów. No i mamy Ateny praktycznie niewypłacalne i mamy co? No wyczekiwanie. Mamy ten szum, który widzicie na wykresach. Kiedy nie ma tego poniedziałkowego tąpnięcia, tylko jest takie bujanie się i gigantyczna zmienność i szarpanie i to jest wyczekiwanie. I tutaj, jeśli nie macie na to pomysłu i strategii, moja mała rada, wyłączcie komputer, idźcie sobie na kawkę albo pomyślcie, jaka będzie strategia, jak faktycznie coś się wydarzy i może warto zaliczyć tak naprawdę jedną udaną transakcję niż szarpać się z tym, jeśli ktoś tego nie umie, bo ja wydaje mi się, że od niektórych z was chętnie ja bym się uczył i po prostu notował, biorąc pod uwagę, co oglądam w grupie facebookowej, co wy tam wyrabiacie, to faktycznie chętnie bym wyjął notatnik i też się niektórych strategii i metod pouczył. Ale to jest po prostu bardzo niebezpieczne. Jeśli gramy w takim szumie, gdzie jedna informacja powoduje gigantyczną zmienność, zrywa wszystkie stop-lossy, a do tego dochodzą nam algorytmy, które grają w wielkich bankach i stąd jest większa zmienność. Bo jak te stop-lossy są zrywane i te automaty zaczynają to kumać, że stop-lossy się zerwały i uruchamiają swoje stop-lossy i to są kwestie milisekund, to nam się z tego minus 1,5%, które kiedyś było, DAX spadł minus 1,5%. To nie robi dużego wrażenia dzisiaj. Dzisiaj on spadł minus 2,5, minus 3. I on spadł dlatego, że w dużej mierze grają za nas komputery gigantycznymi pieniędzmi. Więc te algorytmy powodują, że ta zmienność jest gigantyczna. I te wykresy nagle się robią naprawdę bardzo szarpane. Więc na to moja wielka prośba, uważajmy. Swoją drogą referendum, czy jakbym wam zadał pytanie, czy chcecie mieć bolesne reformy przez najbliższe 7 lat i dużo mniej pieniędzy, to jak byście odpowiedzieli? No, to jest pytanie, które w dużej mierze tak podprogowo dostanie każdy Grek w weekend, więc jest to niesamowicie niebezpieczna rzecz, co zrobili i będzie to bardzo ciekawe, jak rynek zareaguje. No oczywiście dzisiaj nic nie wiemy, jutro nic nie wiemy, będziemy dostawać masę informacji z takiego szumu sprzecznych, skrajnych, kilka opinii. Swoją drogą zastanawiam się, czy profesor Rybiński jest na wakacjach, bo jeszcze go nie widziałem w żadnych mediach, aby się przydał teraz. W niedzielę to jest fajne, bo w niedzielę większość redakcji nie pracuje, nie? Znaczy pracuje tak na pół gwizdka, żeby mieć świadomość, że te niedzielne, dużo polskich mediów przerobi niedzielną decyzję w poniedziałek, tylko wy już możecie mieć, być albo wiecie, zarobieni, albo jest problem. No, oni dopiero do tego usiądą, jak wy już będziecie mieć pozamykane pozycje. Grecja, licząc gospodarczo, to jest 2% Unii Europejskiej. I to jest największa komedia i pewien paradoks całego tego problemu. No ale to jest 95% problemu Unii Europejskiej. Chciałem zacytować, ale nie mam pojęcia, kto to powiedział. Gdzieś znowu w tym szumie mi umknęło nazwisko i ktoś to po prostu już powiedział. Pod względem gospodarczym, fundamentalnym, wszyscy sobie chyba zdajemy sprawę, że faktycznie to jest rozmiar Ohio.
a ma zadłużenie astronomiczne, ale sami widzicie, jak reagują na to rynki i jak z perspektywy tradera odbiera się w tym momencie szum informacyjny. Ale co jest najważniejsze? The game changer, jak to się niektórzy nazywają, czyli w całym tym szumie może być jeden news, jedna informacja, jedna mikroinformacja, która zmieni cały obraz tej sytuacji. I jeśli jesteście w stanie z całego tego mojego mini wykładu zapamiętać jedną rzecz, którą już do końca waszego inwestowania będziecie mieć, to jest to, żeby szukać newsów, które są zmieniającymi cały obraz gry. Zaraz wam pokażę taki modelowy. Chodzi o to, że jedna decyzja na przykład banku centralnego albo znowu tutaj mieliśmy Grecję, czyli jakąś polityczną, czy z Fedu informacja, może być jedno zdanie, które zmieni cały obraz. No, to jest news żyjący, to jest news żyjący faktycznie jeden dzień. Ja byłem akurat uczestnikiem tej relacji, że podłączony byłem online tej konferencji Mario Draghiego i siedziałem i cały dzień pisałem do tego jeszcze tweety, do tego musiałem dziennikarzom innym odpisywać, co tam się wydarzyło. No i powiedział. Powiedział, Mario Draghi powiedział, nie pozwolę upaść w strefie euro. I on to powiedział w czerwcu 2012 roku na jednej z konferencji. To jest jedno zdanie, w którym największy bank centralny Europy, bank banków, nie? Bank Unii Europejskiej, powiedział wszystkim spekulantom, którzy mieli tutaj niezłą frajdę, on im wszystkim powiedział, koniec, bo teraz ja wyjmuję swoje armaty i teraz gracie z bankiem centralnym. I było kilka takich sytuacji. Było w późniejszych latach, nie chcę skłamać, tego akurat na tych slajdach nie mam, chyba w 2013 była spekulacja na polskiej walucie, gdzie Marek Belka musiał wyjść i powiedzieć, że koniec, NBP interweniuje. No i więksi spekulanci zrozumieli problem. Problem oczywiście rozszedł się po kościach, już nie spekulowano na walucie, ale zobaczcie, gdzie tutaj były, może każdy ma gdzieś tam swoje decyzje inwestycyjne w głowie w tym momencie, ale od tego zdania no granie w dół w dłuższym terminie było bez sensu. Koniec problemu Grecji na jakiś czas. No już wiemy, że do dzisiaj. Ale problem Grecji został zażegnany, bo żaden kraj nie opuści strefy euro. I on to powiedział. Pytanie, czy wyłapaliście tego newsa? To jest najważniejsze w całym szumie informacyjnym, że może być jedna informacja, która na zdrowy rozum, bo to czasami gubimy, kiedy mamy za dużo mediów, która na zdrowy rozum pokazuje, że to jest zupełnie inaczej niż myślimy. Ja robię takie wielkie badanie kryzysu finansowego, jeśli chodzi o polskie tygodniki, dzienniki i tak dalej, tego 2008-2009. I na przykład Wawrzyniec Smoczyński z polityki napisał dużo wcześniej niż wszyscy inni eksperci i to, co tam później omawiali. Wawrzyniec Smoczyński opisał pięknie cały kryzys i on miał chyba najlepszą prognozę ze wszystkich analityków, dziennikarz. Jeśli chodzi o to, co się wydarzy i jak gospodarka się odrodzi i że to potrwa tylko kilka miesięcy i tak dalej, i tak dalej. Więc czasami naprawdę można perełki znaleźć. Nie mam tego slajdu, ale to wam od razu powiem, że to, co Warren Buffett mówi, że jak krew się leje na rynku, to warto kupować, to akurat w przypadku kryzysu finansowego w zestawieniu z polskimi mediami zadziałało fantastycznie. Wszystkie media, końcówka 2008 roku, początek 2009 roku, jest coraz gorzej, coraz gorzej, coraz gorzej, wszyscy umrzemy. Ostatni poddał się Forbes i Puls Biznesu w lutym 2009, to jest dokładnie dołek kryzysu i oni na okładce też mieli, że już wszyscy umrzemy. No i to jest ten moment, kiedy KGHM był za 20 zł. To jest dokładnie ten moment, później już było tylko lepiej. Więc coś w tym jest, że jeśli naprawdę 99% rynku mówi, że jest źle, to może to jest ten moment, kiedy warto się zastanowić o dłuższej perspektywie. I nie mówię tego tylko jako taki truizm giełdowy, bo Warren Buffett tak powiedział, tylko dlatego, że w zestawieniu z wieloma newsami i takimi mniejszymi wydarzeniami to faktycznie działało. I wcale się nie zdziwię, jak też w przypadku Grecji jeszcze taki game changer jakiś się pojawi. Co dzisiaj zobaczycie, co już widzicie? To w poniedziałek był dużo bardziej aktualny slajd, ale stwierdziłem, że możecie to jeszcze widzieć przez 2-3-4 tygodnie, więc zostawimy to. Masę ekspertów różnych przewijających się przez wszystkie media, oczywiście, wiadomo. Straszenie przebitkami. Wczoraj była piękna sytuacja. Paweł Blajer z TVN Biznes i Świat dostał butelkę wody na ochłodzenie od Greczynki, bo on jest w Grecji teraz i właśnie tam relacjonował z mikrofonem, że tutaj ludzie, kolejki przed bankomatami i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. I przyszła
Przyszła młoda dziewczyna, dała mu butelkę wody i mówi, niech pan nie straszy ludzi. Greczynka przyszła do polskiego dziennikarza i po angielsku mu powiedziała, co myśli. Prognozy. Tych już trochę znacie. Podejrzewam, że jak klikacie od poniedziałku, to już wiecie, co się stanie, jak Grecja wypadnie z strefy euro albo nie, albo w którą stronę pójdzie gospodarka. Czarne scenariusze, czyli oczywiście taka ulubiony przykład. Już nawet Saxo Bank się z tego śmieje. Saxo Bank raz do roku daje taką prognozę swoją roczną. Nie pamiętam już trochę, czy w grudniu, czy w styczniu, ale on daje prognozę na cały rok i to jest już prognoza, z której wszyscy mają ubaw, bo ona zakłada koniec świata. Wiecie, że złoto całkiem runie, S&P zaliczy gigantyczny kataklizm i oni tak dużo straszyli, że już nawet dziennikarze przestali się tym martwić i to już do takiego kanonu dziennikarskiego weszło, że wszyscy czekają na prognozy Saxo Banku, bo one po prostu będą śmieszne, bo one co roku zakładają koniec świata. I jest z tego fajny artykuł, zawsze można Saxo Banku zadzwonić. Ja najbardziej byłem przerażony, jak w ubiegłym roku Saxo Bank dał pozytywne prognozy, nie? Jak wszyscy mówią, że jest za dobrze. Jak Saxo Bank powiedział, że gospodarka amerykańska będzie się rozwijać, to trochę ciarki przeszły. Może coś w tym jest, nie? Co zobaczycie, to jest analiza wykresu w krótkim terminie. Czyli jak widzieliśmy te wycinki typu DAX przez 5 lat i DAX wczoraj, przedwczoraj. Zobaczycie w mediach zawsze wielki spadek. Sensowne. Grecja na pierwszych stronach gazet, czyli ta eskalacja problemu już do bólu. Czyli jeśli naprawdę bulwarówki i tabloidy będą mieć Grecję na pierwszych stronach, no to jest szum informacyjny w najwyższej postaci, czyli po prostu wszyscy będziemy teraz mówić o tym problemie. I na to gdzieś tam trzeba uważać. I żeby wam się nie udzieliła panika. No, wy jesteście tak zaawansowani, że raczej nie powinno być z tym wielkiego problemu, bo dla was bardziej istotny jest wykres niż to, co mówią na Onecie czy Wirtualnej Polsce, ale początkujący trader naprawdę bardzo łatwo ulega panice i najprościej jestem w stanie to stwierdzić po tym, że mieliśmy rekordowe oglądalności wszystkich newsów, które zakładały, że będzie koniec świata w momencie, kiedy te wykresy faktycznie pikowały w dół. No i kliki, to jest najważniejsze. Jakie są moje wnioski z ostatnich lat badania w ogóle szumu informacyjnego i tego, co jest w tym momencie najważniejsze? Big picture. Szukajcie zdania Mario Draghiego i obserwujcie, co on mówi. Szukajcie najważniejszych tych game changerów, najważniejszych zdań, które w całym tym szumie są faktycznie istotne. Szukajcie zależności pomiędzy instrumentami. Oczywiście specjalizujemy się z reguły w jednym, dwóch, może czterech instrumentach, wiadomo, obserwujemy może jakieś inne, wiadomo, każdy ma zupełnie inną strategię. Cała moja idea szumu informacyjnego, inwestowania w nim zakłada, że każdy z was ma zupełnie inną strategię, ale każdy z was jest normalnym człowiekiem, który ma do czynienia z mediami i to może się udzielać. Dlatego dobrze jest mieć świadomość tego, czym jest szum inwestycyjny i dostosować to do swojej strategii. Ja was absolutnie nie będę uczył jakiejś magicznej strategii inwestowania w szumie, nie ma takiej. Trochę zdrowego rozsądku. Zależność pomiędzy instrumentami. Mój modelowy przykład to jest Cypr, kiedy znowu dobrali się do prywatnych kont i lokat. Widzieliście wtedy wykres Bitcoina. Ja traktuję jeszcze Bitcoina jako taki eksperyment w ogóle w świecie finansów, więc trudno mi o nim mówić jako o normalnym instrumencie giełdowym. Ale tu nawet ciężko powiedzieć, ile on wzrósł. To były jakieś kosmiczne po prostu cyfry, bo załamała się ideologia całego sektora finansowego, że nasze depozyty są bezpieczne. I ten news poszedł do świata. I wszyscy zajarani Bitcoinem stwierdzili, rozbijam skarbonkę, kupuję Bitcoina. I mogliśmy zarobić kilkaset procent dziennie. I to był ten moment, kiedy była absolutna korelacja, Cypr się wali, indeks jakiś spada, Bitcoin wystrzelił w kosmos. I takich zależności możecie mieć trochę. Może trochę złoto i frank się już rozjechały, ale sami z własnego doświadczenia poobserwujcie, czy są może jakieś inne indeksy, albo inne pary walutowe, które bardzo drastycznie podziałały na całe zjawisko kryzysu greckiego w ostatnich dniach, tylko dokładnie odwrotnie. Może jest jakiś bezpieczny instrument. Nie? Gdzie są te smart money? Nie wiem, nie sprawdziłem jeszcze, więc nie powiem wam zaraz, gdzie są jakieś moje wnioski. To jest taka zachęta do pogrzebania trochę w domu i na wykresach. Gdzie inwestorzy, gdzie dzisiaj w historii ludzkości nigdy nie było tyle pieniędzy na rynku, nigdy. Historycznie to jest obrzydliwie duża płynność. Więc tych środków nie brakuje. Gdzie te pieniądze tych największych inwestorów są jako te bezpieczne? Bo może są jakieś instrumenty, gdzie DAX spada, główne indeksy spadają, euro, dolar ma problem, a może jest jakaś nowa bezpieczna waluta inna niż frank szwajcarski. Zachęcam do próbowania, bo nikt wam tego nie poda. Wyłapujcie głównego newsa, nie prognozujcie, nie grajcie pod newsy, absolutnie never ever. I to moja rada z początku. Ja zamknąłem komputer. Zaraz jadę jeszcze do kolejnej firmy i nie jestem w stanie skupić się na wykresie teraz, żeby włączyć konto forexowe. Pilnuję swoich spółek.
bo na tym gdzieś tam w dłuższym terminie jakoś pomnażam kapitał, ale jeśli jesteście w stanie mieć pełny fokus, to super. Jeśli jesteście w stanie inwestować 20 minut dziennie, a chcecie zarobić, bo DAX może polecieć w górę, w dół, to zastanówcie się, czy jesteście w stanie przyjąć to ryzyko. Doświadczenia mojego i wielu innych ludzi, którzy klikali w newsy i później pisali nam maile, że stracili cały rachunek i Forex to złodzieje. Tak? Takich ludzi jest sporo, to są najwięcej ci, którzy zrazili się, że te pieniądze wcale się tak łatwo nie zarabia, ale to każdy na tej sali już doskonale wie. No, dobiegamy do końca. Tak, tak, to już jest absolutnie koniec. Myślę, że główne rzeczy dostaliście w pigułce. Tych slajdów mam setki, bo ja robię to, zbieram to badanie od kilku lat i zbieram różne newsy, różne wykresy, bo gdzieś to chciałbym skompilować kiedyś, czy w jakiś duży kurs, czy może w jakąś książkę i po prostu jako pigułkę wiedzy kiedyś wypuścić, bo szkoda, żeby się zmarnowało tyle lat obserwacji. Nikt nie ma bladego pojęcia, co się w tym momencie stanie. Nie wiemy, jak ci Grecy zareagują na referendum. Co zrobią, co tam napiszą, czy wyjdą na ulicę, czy Ateny znowu będą w ogniu. Nikt tego absolutnie nie wie. Zobaczycie, jak się otworzy rynek w przyszłym tygodniu, tylko zastanówcie się, jaka w tym momencie będzie wasza strategia, czy ten szum będzie tak duży, że może warto odłożyć swoją strategię na półkę i wrócić do niej, jak się cała sytuacja uspokoi. Ja wiem, że jak wyłapię jakiegoś takiego game changera, na Twitterze nie puszczę, może na forum faktycznie wrzucę, że warto zwrócić na to uwagę, bo może coś w tym być, ale jeśli w dłuższym terminie będzie jakiś taki game changer, to wtedy zastanowię się, żeby włączyć faktycznie rachunek i zastanowić się, czy coś w dłuższym terminie jest do zrobienia. Ale ja bym chciał na takim czymś zarobić, ale tylko i wyłącznie już w bezpieczny sposób, bo ten szum jest dla mnie osobiście przy moich dzisiejszych zajęciach za duży, żeby się skupić teraz i jeden do jednego grać przeciwko całemu rynkowi, Twitterowi, wszystkim mediom, wszystkim agencjom, Reuters, Bloomberg i analitykom. Więc życzę wam, żebyście na szumie informacyjnym zarobili, ale przede wszystkim uważajcie, bo bywa tak niebezpiecznie, że naprawdę bardzo łatwo jest stracić kontrolę nad tym wszystkim, co się będzie działo, także i na waszych rachunkach. Także bardzo dziękuję i życzę wam udanych transakcji na najbliższe dni. No i mam nadzieję, że tam w tej Grecji nie będzie to trwało aż tak długo, bo jednak sami widzicie, że można dużo zarobić, ale to nie jest wcale takie proste. Jeśli ktoś ma swoją strategię ustaloną, to ten szum bardzo często niejedną strategię wywala na łopatki całkowicie i po prostu swojego grać nie możecie. Także dzięki serdeczne za tę część teoretyczną. Bardzo mi było miło. Chciałbym poznać od strony praktycznej, jak, jakby, w jaki sposób jest tworzony news, ale na zasadzie czasowej, ile to trwa, nie wiem, dostajecie informacje rano, wieczorem, siada grupa redakcyjna, wymyśla sobie albo zróbmy w lewo, albo w prawo, nabijmy wyświetlenia. Na co zwracać uwagę w analizie takich newsów giełdowych, czy to w Polsce, czy to za granicą, żeby nie zostać wpuszczonym w maliny? Jak rozpoznać ten news, który jest gówno newsem na przykład? Okej. Bardzo dużo newsów pojawia się w momencie, kiedy znowu mamy całe zjawisko tej naszej na przykład Grecji wywindowane do tematu głównego. Czyli jak wchodzicie na główne portale i gorącym tematem, największym newsem i tak dalej jest Grecja, to wtedy wszystkie ręce na pokład i większość redakcji na pewno finansowej plus ileś tam innych odłamów innych redakcji też pracuje na temat główny, więc tam będzie mieć największy szum, największe zamieszanie, najwięcej newsów. Stąd faktycznie może się pojawić najwięcej newsów, które nic nie znaczą. Odróżniajcie newsa od opinii. To jest dla mnie najważniejsze, bo w tym czasie też wszystkie banki i wszyscy analitycy dostają odgórne zalecenie. Słuchajcie, skomentujcie to. No bo każdy też dba o swój PR, każdy chce być w mediach, więc w tym momencie świat się wali, więc wszyscy analitycy wszystkich banków siadają z rzecznikami i piszą opinie. Więc to jest pierwsza rzecz, którą będziecie sobie odróżnić. Faktycznie te newsy, które są tymi game changerami, jak to sobie mówiliśmy, od opinii. Jak macie opinię ekonomisty i tak dalej, no to od razu wkładacie w to jako news, który nabija klikalność i tak dalej, ale on znowu jest prognozą, którą możecie sobie odłożyć i tego w ogóle nie ruszać. Na pewno są kolegia jak najbardziej rano i pytanie jest, czy ten temat zaskoczy, będzie najważniejszy, to wtedy decyduje o tym, czy faktycznie jest więcej newsów, czy
będziemy mieć tego naprawdę dużo. Z podkręcaniem tytułów i w ogóle jak to działa, żeby była większa klikalność. Nie wypowiem się za wszystkie redakcje, ale w kilku portalach takie coś widziałem i w kilku zapytałem po prostu od wewnątrz, jak to działa. No to zależność jest bardzo prosta. Jeśli przez kilka minut nie osiąga news wskaźnika klikalności, czyli faktycznie ludzie nie rzucają się na to na stronie głównej, albo ten news jest zdejmowany niżej, albo jest podkręcony tytuł, żeby była większa klikalność, więc zobaczycie takie szokujące, drastyczne tytuły. Zachęcam swoją drogą do czytania prasy zagranicznej i szukania tych głębszych analiz. W polskim odpowiednikiem takich głębszych analiz jest Polityka. Moim osobiście zdaniem w tych badaniach i ta redakcja ekonomiczna w Polityce robi najlepsze analizy szerokiego rynku. Natomiast jeśli chodzi o zagraniczne, no to może faktycznie warto zajrzeć do Bloomberga, Reutersa, a szukać jakiejś większej analizy na przykład na The Economist, zamiast czekać, aż ktoś w Polsce to przetłumaczy i doda swoją opinię. Tomek, pytanie brzmi w ten sposób. Często newsy są wyprowadzane na przykład, nie wiem, o 14.30. 14.31 jest pełny artykuł na Bloombergu albo na Reutersie. Jak oni są do tego przygotowani? Jest artykuł bardzo często pisany w jedną i w drugą stronę, czy jest dobrze, źle, i one są dwa gotowe, wpisuje się liczbę. Jest taki numer, że tak naprawdę jest news czysto informacyjny i czekamy tylko na liczbę. Czyli to nie jest problem, żebym ja sobie teraz przygotował, że dzisiaj mamy dane takie i takie, trzy kropki. Tarara. Poprzednie dane były takie i takie, w skali roku osiągnęło to tyle i tyle, zobaczcie na wykres tutaj, kliknijcie dalej tutaj, nie? To nie jest żaden problem. I teraz najlepsza analogia do tego, nie wiem czy to dobrze, że to w tym momencie jest nagrywane, ale powiem, bo dużo ludzi tego, sporo ludzi już wie to w Polsce, w szczególności przez kilka wpadek redaktorskich, dużo ludzi już nie żyje w mediach, na dyskach. To tak, dokładnie tak samo robi się niektóre newsy, w sensie niektóre rzeczy są już napisane dużo wcześniej, jak się na przykład Warren Buffett to już ma z dobrych 15 lat taki artykuł, że zmarł w wielu redakcjach, bo każdy chce po prostu wypuścić ten artykuł, jak to już się stanie. Nie? I z danymi jest tak samo. W wielu redakcjach ileś artykułów jest już gotowych, zmienia się liczbę. No, jeśli chodzi o śmierć znanej osoby, czy jakiejś starszej osoby, czy jak dowiadujemy się, że ktoś jest ciężko chory, podejrzewam, że Steve Jobs też już miał sporo takich artykułów w gotowości swego czasu, żeby wszyscy z rana mogli to kliknąć, więc to jest gotowe i to jest najbardziej bulwersujące. No ale w przypadku nas, inwestorów, ileś newsów poddane też jest do uzupełnienia. No bo tak naprawdę powiedzieć, co wydarzyło się w poprzednim kwartale, żaden problem wcześniej, pokazać trend z całego roku, żaden problem, gdzie po więcej informacji, wszystkie te linki, rzeczy przygotować, żaden problem, zostaje nam wpisanie zdania tego ostatniego tak naprawdę tylko do wrzucenia. I też wszyscy czekają, odświeżają jak najbardziej. Więc w każdej redakcji działa to tak samo, ktoś odświeża i krzyczy, jaki jest wynik, wpisujemy enter. To jest pierwsze, a wiadomo, że wypatrzycie na wykres często bardziej niż na to, jaka cyferka wyskoczy faktycznie. I tu jeszcze mogę jedną rzecz dodać, że przy tych wszystkich newsach, gdzie wszyscy czekają na jedną liczbę, no to tak naprawdę jest ta najwyższa niebezpieczna zmienność przy prognozach, nawet jak nic się nie dzieje. Nie wiem, czy to jest kwestia algorytmów, tak z moich obserwacji, ale nawet jeśli nic się prawie nie zmieniło, to zauważyliście, że wykres i tak coś takiego robi przy publikacji newsa. A może być tak, że jest dokładnie równo z prognozą, nic się prawie nie zmieniło od poprzedniego miesiąca czy kwartału, a i tak coś się tak wydarzyło na wykresie, że zerwało stop lossy optymistom i pesymistom i wróciło do normy i zaczyna się zabawa od zera. Ale tak, są gotowe newsy napisane bardzo często. Ja chciałbym się zapytać, czy jest możliwość na przykład przed publikacją danych, że jakieś instytucje mają dostęp do danych wcześniej? Nie wiem, jak to jest przy tych danych ekstremalnie typu, no nie wiem, payrollsy i tak dalej, jakie tam są gigantyczne obostrzenia, że ktoś dostaje to dużo, dużo wcześniej. No, tak naprawdę wydaje mi się, że w Polsce jeszcze tego w ogóle nie ma. Wszyscy dostajemy dane jakieś odgórnie, kiedy wszyscy czekają i odświeżają faktycznie, jak jakiś link się pojawi. Faktycznie tam KNF pilnuje, jeśli chodzi o kwestię tego, żeby ze spółek nie wyciekały wcześniej dane. Ja się jeszcze nie spotkałem w redakcjach, że mieliśmy jakieś dużo wcześniej informacje, chyba że jest wcześniej też jakaś podpisana umowa na zasadzie tego nie wolno mówić, ale to są newsy, które są istotne, ale nie z perspektywy prawnej spółki giełdowej. Czyli na przykład wiem 3 dni wcześniej, że ktoś odejdzie, ale to nie jest news z swojego stanowiska, tak, albo będzie jakiś nowy dyrektor, ale to nie jest news, który mówi o jakichś danych wrażliwych czy czymś, co jest chronione
prawem. Najśmieszniejsza rzecz, której polscy politycy nie zauważyli, że są dane wrażliwe i to niesamowicie wpływa na rynek, to jest sytuacja, kiedy w expose KGHM dostaliśmy informację, że będzie podatek od kopalin i po dwuminutowym researchu na telefonie, że to będzie najwyższy w Europie podatek od kopalin, tak z dnia na dzień, bo wcześniej nie było żadnego, żeby było śmiesznie, nie mieliśmy w ogóle podatku od kopalin, później dostaliśmy największy, chyba 20 minut później były akcje KGHM już zawieszone, tam było minus 9% po kilku minutach od słów pana premiera, więc no... Myślę, że redakcje często i firmy dużo bardziej uważają niż politycy. Tam też była akcja z ministrem Sikorskim i Twitterem, kiedy wcześniej zasugerował, że będzie duża umowa i tam chyba o PGNiG chodziło, jeśli mnie pamięć nie myli. I tutaj było już nawet chyba jakieś tam dochodzenie, czy nie przesadził w prywatnym tweecie, który jednak był informacją rynkową, jak się później okazało, bo tam znowu był duży ruch na spółce. Tak, wydaje mi się, że redakcje i firmy bardziej o to dbają niż chociażby politycy, jeśli obecnie chodzi o newsy. Po swoim doświadczeniu, jak byś mógł określić różnicę pomiędzy traderem, który umie korzystać z newsów, a trader, który nie umie korzystać z newsów? Na przykład na swoim doświadczeniu w spotkaniu z Briggerem, z innymi traderami, tak? Albo jak myślałeś, że podchodzą do newsów, tak? A jak się okazało, że podchodzą, nie? Najprostszym wyznacznikiem jest to, czy macie scenariusz na transakcję daną, tylko scenariusz na tak dokładnie rozpisany, że dajmy na to, że są payrollsy lepsze od oczekiwań i gorsze od oczekiwań i macie plan na transakcję wejścia, wyjścia, kiedy są lepsze od oczekiwań, wyjścia, kiedy są gorsze i tak dalej, i tak dalej. Jeśli jest faktycznie każdy scenariusz rozpisany na liczbach, że wiecie, kiedy wchodzicie, co się dzieje, jak jest nie po waszej myśli, gdzie macie od razu stop lossa i tak dalej, jest pełny plan transakcji, to jest trader, który podchodzi do inwestowania na newsie faktycznie poważnie. Jeśli któregoś elementu wam brakuje, czyli jesteście pewni, że będzie fajnie, jak wasz scenariusz pójdzie w dobrą stronę, ale nie wiecie dokładnie, kiedy postawicie stop loss na przykład, albo kiedy w ogóle podziękujecie za zabawę, to jest niepełne granie, to jest spekulacja w tym momencie. Dla mnie najwyższym wyznacznikiem tradera, którego ja w życiu poznałem wśród wielu szkoleniowców, jakichś prywatnych traderów, czy tych, którzy się udzielają w mediach, to mimo wszystko jest Birger Szefermajer, który tam sobie na tym swoim rachunku miliona euro traduje cały czas, a traduje na rachunku miliona, bo jego system pięknie działa na tej liczbie i na przykład na 1 100 000 albo 900 000 działa gorzej. Ale nie, serio. I on całą po prostu górkę zabiera. No to jest jego system sprawdzony, ale tam jest każda liczba idealnie dobrana. Jest scenariusz pod newsa, jeśli faktycznie gramy payrollsy, to jest każdy scenariusz na czynniki pierwsze rozłożony i on ma nawet wskaźnik ryzyka, który napisał sam i to jest na zasadzie algorytmu, już tylko tabelka później zostaje, że on ma swoje poziomy ryzyka, nie? Czy to jest 1% kapitału, czy na przykład 1,5% i on wpisuje takie wartości typu źle się dzisiaj czuję, boli mi głowa. Jeśli on zaznacza, że źle się dzisiaj czuje, boli mnie głowa, to na przykład ryzyko spada o 0,25 do transakcji. Więc to jest to dla mnie najwyższy sposób podejścia do tradingu jako sposobu już na życie i zarabianie. I faktycznie, jak są jakieś newsy, są payrollsy i każdy scenariusz jest rozmontowany na czynniki pierwsze i nie ma możliwości, że ja zrobię inaczej niż zaplanowałem, to jest profesjonalne granie na newsie. Jak gdzieś mamy czuja intuicję i tak dalej, no to mamy czuja intuicję. To jest, ale nie mamy strategii, nie mamy planu. Ja już przestałem grać na takie ekstremalne newsy. To jest naprawdę, jest ileś miejsc, gdzie można spokojnie zarobić pieniądze. Jak byś się odniósł do jakbyś przekonań traderów albo początkujących traderów, że są jakieś spiski informacyjne, że informacje są kształtowane, znaczy rzucane na rynek po to, żeby kształtować cenę, nie? Tutaj już milion. Czy spotkałeś się w redakcji z czymś takim, bądź jakby w swoim otoczeniu, gdzie pewne newsy wpływały i było podejrzenie, że to jest sterowane gdzieś tam z zewnątrz, nie? Milion dyskusji o takich rzeczach miałem w swoim życiu i na poziomie redakcji, i na poziomie firm. Z wielkimi teoriami spiskowymi się nie spotkałem, ale jest kilka zależności, które bardzo łatwo wyłapać i to jest to, że niektóre media mimo wszystko mają jakieś swoje sympatie polityczne, co gdzieś może się przekładać na decyzje, które wpływają na rynek. Najprostszy przykład dyskusja o OFE. No jednak była dyskusją polityczną, ale miała gigantyczny wpływ na rynek kapitałowy. Więc znowu wydaje mi się, że jednak jeśli jedna redakcja jest mocno za tym, że to jest dobra reforma i tak dalej, będzie dobrze i tak dalej, to jest coś, co się
ja mam jakieś ale do tego, że to są faktycznie bardzo jednostronne newsy, ale raczej się nie spotkałem z takim wyjątkowym kształtowaniem cen. Na pewno czytałem dużo takich różnych teorii, jeśli chodzi o Stany Zjednoczone i oczywiście kupuj plotki, sprzedawaj fakty, czy tam dobry przykład, setki komentarzy, jak to dobrze będzie, jak Barack Obama wygra wybory po raz kolejny. I tam zadziałała pięknie zasada z kupuj plotki, sprzedawaj fakty, bo jak tylko udało się, wygrał i zakomunikował przez Twittera, to w ogóle taki komunikacyjny przełom, że on wysłał tweeta na cały świat jeszcze 5 lat i trzyma żonę za rękę tam z flagą amerykańską w tle, tak powiadomił o tym, że wygrał. I w tym momencie rynek runął. Runął, bo wszyscy już mieli w cenach wszystko, wszyscy analitycy, wszyscy się cieszyli, że Barack Obama będzie zwycięzcą na kolejnych 5 lat. No i skończyło się tym, że rynek zabrał swoje i wszyscy wzięli pieniądze do kieszeni, czyli te zyski wcześniej już zarobione. Także to jest w ogóle coś, co bardzo, może nie tyle co o teoriach spiskowych, ale ta zasada kupuj plotki, sprzedawaj fakty w przypadku jakichkolwiek działań mediów często działa fajnie. No to jest oczywiście tutaj Barack Obama wspomniany, czy to debiuty, czy CD Projekt i premiera Wiedźmina, to jest typowo spółka, w której informacja ma gigantyczną wartość, tak? Wszyscy tak naprawdę łapali wszystkie newsy po kolei i ta cena cały czas rosła, tak? On Wiedźmin przed wyjściem zbierał najlepsze absolutnie oceny z całego świata. Nie pamiętam, jakie to jest pismo, ale takie jedno z najważniejszych dla graczy. 8 gier w historii oceniło 10 na 10, 8 był Wiedźmin. Pierwsza polska w ogóle produkcja, która była recenzowana. I takie newsy nabijały po prostu, taka polityka komunikacyjna nabijała wartość spółki. No i wchodzi Wiedźmin, każdy odebrał swój pierwszy egzemplarz i każdy odebrał swoje zyski. I tam później chyba 16% w kilka dni spadało. Czyli na pewno w przypadku takich teorii spiskowych już trochę bardziej, to ja bym wrócił na zasadę kupuj plotki, sprzedawaj fakty, bo bardzo często analizujemy coś, a później się okazuje, że to wszystko już dawno jest w cenach. I nam się wydaje, że sytuacja się zmieni po tym wydarzeniu. Na przykład, o, w niedzielę jest referendum. Może nic się nie wydarzy. Może nic się nie wydarzy, bo to wszystko już będzie w cenach jutro. To jest taki może makroekonomiczny przykład, ale w przypadku czy spółek, czy wyborów takie rzeczy się zdarzają, że przed wyborami jest bardzo dużo newsów, jest pompowanie jakiejś ceny, czy jeden ruch w jedną stronę, jest decyzja i nic się nie zmienia. Albo jest realizacja zysków. Jest dokładnie odwrotnie. Okej, ja mam dwa pytania do tego, co powiedziałeś przed chwilą. Pierwsze może o CD Projekt. Co sądzisz o tym, o wypowiedzi prezesa CD Projekt Kicińskiego, pana Kicińskiego, kiedy podał wyniki sprzedaży, które nie były absolutnie jakoś zaplanowane i news pojawił się no, nieoczekiwanie. Czy sądzisz, że został naruszony obowiązek informowania inwestorów? Nie wypowiem się w kwestii tej prawnej, bo wiem, że tam jest spora debata, czy ta informacja powinna w ogóle być wprowadzona w ten system informowania itd., itd., ale faktycznie ja też się zdziwiłem, że padła ta liczba, bo ja też słyszałem wiele razy, że w ogóle jakąkolwiek liczbę usłyszymy dopiero przy wynikach w połowie roku. Więc nie wiem, czy poniosły emocje, czy ktoś coś nie sprawdził i dział prawny nie zainterweniował. Nie wiem, jak to się przyłoży. Ja też się nie spodziewałem tego newsu i, no i widzieliście reakcję 20% na tej spółce, więc gigantyczna spekulacja na jednym strzale i milion teorii, że zaraz będzie 10-8 milionów i tak dalej i przebijemy wszystkie poprzednie wyniki. Tak? Ja też się nie spodziewałem absolutnie. Może to był błąd jakiś ich komunikacyjny. A drugie pytanie do Twittera. Masz jakieś ulubionych swoich, ulubione osoby, które obserwujesz, instytucje, z których możemy czerpać najbardziej wartościowe newsy? Jak wejdziecie na mojego Twittera, to tam mam listę też tych, które ja obserwuję i jest najłatwiej, bo przyznam się szczerze, tak jak na przykład pamiętam, że nie wiem, pan Jakobsen to jest ten prognoza z Saxo Banku, tak w wielu bankach i innych analityków po prostu z nazwiska czy z tego loginu nie pamiętam, ale ja mam normalnie Tomasz Jaroszek Twitter i tam mam gdzieś też listę obserwowanych. No tylko mówię, żeby się nie wkręcić za bardzo w tego Twittera, bo on ma przepotężne źródło wiedzy. Na pewno jedno, co zawsze odeślę, to jest Zero Hedge. To jest bloger amerykański, który widzi dużo więcej niż niektórzy analitycy i ma naprawdę przepotężne analizy dotyczące również, on jest bardzo fajny, jeśli chodzi o szum medialny, bo w mediach jest 1000 ekspertyz na ten temat, a 1001 temat jest kompletnie pomijany i u Zero Hedge'a jest dobrze opisany. Fajnie i konflikt Rosja-Ukraina rozpisywał, wysyłał mapki, gdzie tam przepływa akurat ropa i na co trzeba uważać, gaz i tak dalej, gdzie faktycznie jest problem.
Także zachęcam też, żeby nie tylko myśleć w kategoriach instytucji. Jest naprawdę już coraz więcej czy blogerów, czy jakichś mniejszych serwisów, które dokładnie analizują, bo też nie gonią za newsem. I oni na przykład naprawdę tydzień analizują jedną sytuację i wypuszczają jeden tekst, bo nikt ich nie goni, że ma być ileś tam newsów i jakaś tam klikalność, więc te teksty są dużo lepsze jakościowo. Na pewno Zero Hedge'a, jeśli chodzi o blogerów, sobie zapiszcie. No i zajrzyjcie może na Twittera faktycznie na tę listę. Ja mam tam chyba 200 iluś czy 300 w ogóle obserwowanych. Tam jest trochę dziennikarzy polskich, też dużo ciekawych. Taka ciekawostka... Z ilu? 350. O, widzisz, dawno nie zaglądałem tę liczbę. Zero Hedge to raz, a z polskich na przykład ciekawostka. Dziennikarz Bartosz Węglarczyk ma fantastyczne newsy z całego świata i on się w ogóle tym w dużej mierze zajmuje. No a znany jest w większości ludzi jednak z poranków w TVN-ie, gdzie jego prawdziwą pasją jest polityka międzynarodowa, te wszystkie rzeczy makro i to, co się dzieje na świecie i też fascynujący Twitter i potężna dawka wiedzy, jaką się chce to przeklikać. To jeszcze jedno pytanie a propos informacji, czy Bloomberg, który swoje kosztuje, jest przydatny dla takiego indywidualnego inwestora, tradera w day tradingu, czy jest bardziej, czy sens jest zakupić go, czy to jest raczej tylko dla dużych instytucji? I ja osobiście nie widzę jakiegoś większego sensu po tym chociażby, co miałem u Birgera, czy widziałem u różnych polskich traderów. Jest sporo strategii, które nie wymagają w ogóle śledzenia jakichś takich ekstremalnych newsów. W ogóle granie typowo na newsy, jeśli jest naszą główną strategią, no to byłoby to jakoś, wydaje mi się, niezwykle niebezpieczna i ryzykowna strategia, gdzie jest naprawdę dużo fajniejszych, chociażby wykorzystujących trend, czy otwarcie w Stanach, czy luki. No dużo jest fajnych, no zresztą sami wiecie, każdy ma jakąś swoją ulubioną strategię, gdyby wykorzystywać i to, i dane. Wydaje mi się, że zbędny koszt, albo już na takim ekstremalnym poziomie. No, na przykład no, Birger płaci tam majątek za dostęp do cyferek w czasie rzeczywistym, żeby tam nie było milisekundy opóźnienia, ale żadnego Bloomberga absolutnie nie. To jest, nie. Wydaje mi się, że na poziomie tradera indywidualnego mimo wszystko to jest dla instytucji zabawa. Tomek, jeszcze jedno pytanie ode mnie. Wspomniałeś o wypatrywaniu game changerów, prawda? De facto jaki masz pomysł na to, albo ewentualnie co możesz zasugerować, ponieważ de facto wszystkie newsy są interpretowane przez rynek w dowolny sposób i jest to zawsze suma wszystkich strachów albo emocji, które panują na rynku, więc każdy news może de facto być za 3 dni nowym trendem albo po prostu korektą. Myślę, że bardzo chłodna logika. Bo jak tak później się zastanawiałem, jak sam relacjonowałem tego szefa EBT, Europejskiego Banku Centralnego, no to faktycznie logika później nakazuje, że to jest szef Banku Centralnego, więc zawsze jego zdanie jest najważniejsze, bo to on decyduje o kapitale, który zmiażdży każdego spekulanta. Więc na chłodną logikę, jeśli on mówi, że nie pozwoli nikomu wyjść ze strefy euro, to znaczy, że ten problem już nigdy nie będzie głębszy. I tutaj tak naprawdę czysto logika, dopiero później historia nam pokazała, że faktycznie kto tak pomyślał, to jest dobra rzecz. Przykład newsa, który ja sobie wyłapałem pod koniec ubiegłego roku, on jeszcze nie zadziałał i trochę jest mi smutno, że nie zadziałał, bo po cichu liczyłem, że to się już sprawdzi. Chyba New Yorker, przepraszam, czy New York Times wyłapał to, że już to mówiłem też w poniedziałek na wykładzie raz, w Stanach przyszli emeryci, zmienili swoje fundusze emerytalne na najbardziej agresywne. I to jest większy wskaźnik agresywnych funduszy emerytalnych niż był w 2007 roku przed kryzysem. Czyli czujecie, że po 7-letniej hossie w Stanach amerykańscy emeryci stwierdzili, że teraz już jest na tyle spokojnie i bezpiecznie i rynek będzie tak rósł, że wszystkie oszczędności przestawię na maksymalne ryzyko. I oni to zrobili pod koniec ubiegłego roku, tam był najwyższy wskaźnik, więc to jest już trochę to, że sąsiad wam mówi, że warto kupować złoto, no to wiecie, co trzeba z tym szybko zrobić. Więc ja miałem cichą nadzieję, że zobaczymy jakąś większą korektę w Stanach jakoś szybciej, że będzie jakiś taki news, który gdzieś to wywoła, no bo siłą rzeczy, nie mówię o jakimś wielkim krachu, ale że takie newsy gdzieś co jakiś czas naprowadzają, że tylko czekamy na to, żeby była jakaś większa korekta i wtedy na przykład się na nią załapać. Ja szukam naprawdę w dłuższym terminie, w sensie 2, 3, 4 lata, coś co faktycznie zmieni ten dłuższy trend, że teraz czas na korektę, nie wiem, gospodarka amerykańska stanęła, bach, i teraz przez rok będzie w dół. Nieważne z jakim tam pikowaniem, ale że jednak to nie będzie tylko drobnostka. Więc ja bardzo na chłodną logikę wszystkie inne ekspertyzy sobie wyłączam i jest taka gradacja tak jakby. Najwyższy to jest oczywiście bank centralny, bo to jest ktoś, kto ma
dla mnie w mojej wyobraźni nieskończoną liczbę pieniędzy, tak? W porównaniu ze mną, drobnym inwestorem, więc ja się nie mogę z panem Markiem Belką zetrzeć na etapie euro PLN, bo zawsze on będzie miał rację i przycisk, że on ma rację, tak? Więc te pieniądze się pojawią na rynku. Zawsze decyzja jakiegokolwiek banku centralnego jest dla nas niesamowicie istotna. To, co powiedzieli Szwajcarzy, ustawiło sprawę w Japonii. Co w pewnym momencie powiedzieli w Japonii, już nie powiem w którym miesiącu tam, ile czasu temu, że będziemy drukować pieniądze tak jak Amerykanie. No, jaki to jest news dla nas, dla inwestorów, że choćbym nie wiem, jak ja pieniądze obstawił przeciwko nim, to oni mają drukarkę. Tak, kompletnie na mega zdroworozsądkowe podejście. Bank centralny powiedział, że będzie drukował pieniądze, aż wskaźniki nie będą dobre. Więc granie przeciwko nim w tym momencie no, jest już nawet nie spekulacją, a po prostu jakimś takim ryzykiem na zasadzie, że może ugram coś na jakiejś korekcie, ale w dłuższym terminie oni powiedzieli, że zadrukują ten rynek jak leci. Więc na te informacje na pewno przede wszystkim zwracać uwagę, bo takie payrollsy, jakieś takie kwartalne informacje, fajnie, ale jak wychodzi szef banku centralnego i mówi coś o zmianie jakiejś długoterminowej polityki, no to może coś, co ustawi rynek na przykład na kilka miesięcy, a może nawet kilka lat w jakimś większym trendzie. Z gotówką nie walczymy, tak? Z bankiem centralnym nie walczymy, bo to jest tak jak to zdjęcie tego jednego człowieka, który w Chinach próbował zatrzymać czołg. To jest mniej więcej taka sytuacja, kiedy jesteście traderami i ścieracie się przy spekulacji z bankiem centralnym. Ja nawiążę do poprzedniego pytania, które zadał Michał. I może z mojej strony to nie będzie tyle pytanie, co raczej polemika z twoją teorią, a mianowicie o tak zwanych game changerach. Według mnie one nie istnieją. A dopiero po fakcie możemy jakąś wypowiedź, jakieś zdarzenie nazwać takim game changerem. To tak samo jak my gramy na Forexie i po pewnym czasie możemy powiedzieć spadło, bo była jakaś formacja jakaś była. Natomiast grając w trakcie ciężko nam powiedzieć, czy rynek na nią zareaguje, czy nie. A teraz dowód na to. To, co ty mówisz, generalnie się zgadzam z tym, że banki centralne to są najwięksi gracze i oni kreują politykę, kreują trendy. Natomiast to nie jest zasada. I podam kilka przykładów. Na przykład Bank Anglii przegrał wojnę o funta z słynnym inwestorem Sorosem. To jest raz. Dwa, w czasie krachu 2007, krachu rynku hipotecznego w Stanach Zjednoczonych, Bank Japonii kilkukrotnie próbował osłabić jena, ponieważ wiadomo, że słaby jen jest korzystny dla Japonii, co mu się nie udało. Wywoływał korekty kilkuset pipsowe, natomiast trend dalej wracał. Ostatni przykład Szwajcarii, gdzie dwa dni przed zniesieniem tego progu, jeden z przedstawicieli banku szwajcarskiego wypowiedział się, że ten próg w stosunku do euro będzie utrzymany, po czym po dwóch dniach ten próg został zniesiony, więc też jakby podważył wiarygodność tego banku Szwajcarii. Więc ergo, co chciałem powiedzieć. Generalnie zgadzam się z tobą i tak samo staram się w swojej grze wyszukiwać długich trendów. Zgadzam się, że te trendy kreują banki centralne i staram się płynąć z prądem. Natomiast no, taki mini złoty gral, który ty zasugerowałeś, że istnieje, czyli ten game changer, trzeba się tylko dobrze wsłuchać i na pewno go znajdziemy. Uważam, że nie istnieje, że to jest po prostu taka nazwa, że dopiero po jakimś czasie, po paru dniach, tygodniach, miesiącach, och, tutaj Draghi coś powiedział, on zmienił trend. Równie dobrze mogło to nie zaistnieć, a mogła być jedna z setek przyczyn. No i tak jak powiedziałem, to może nie jest pytanie, ale czy jakby moja wypowiedź daje ci coś do myślenia i czy coś mógłbyś odpowiedzieć w tym tak, kierunku? Tak, jak najbardziej. W przypadku akurat Szwajcarii to był grom z jasnego nieba i on historii przejdzie już do zjawiska po prostu niezrozumiałego przez nikogo. Ja dzwoniłem wtedy też po bankach, ale nie po analitykach, tylko po kimś, kto pracuje na przykład właśnie w pomieszczeniach, gdzie tradują tymi walutami i mówię, chłopaki, co tam się dzieje? Mówi, szczerze, nie mamy jak pogadać, bo nikt nie wie. Więc faktycznie akurat przypadek Szwajcarii zmiażdżył wszystkich. Żaden analityk nic wtedy nie wiedział. Wszyscy na telefonach komórkowych szukali jakiejś odpowiedzi. Więc faktycznie takie rzucanie, że jestem święcie przekonany, że ten news i pod to gram strategię i tak dalej, to absolutnie nie. Też może faktycznie tak to powiedziałem, że mogliście to zrozumieć, że można znaleźć świętego grala, który wam zapewni kasę, bo wyłapiecie tego game changera. Ja myślę, że on jest taką gigantyczną wskazówką, co powiedziałem na przykład u Dragiego, że on wskazał gdzieś ten trend i faktycznie to może być dla was wielkim wsparciem do waszej strategii, no ale oczywiście nie chodzi mi o to, żebyście położyli wszystkie pieniądze teraz w długim terminie, bo ktoś coś powiedział tylko. To jest, ja dalej cały czas mówię, że to jest wsparcie waszej strategii. Faktycznie właśnie Soros chyba ustawił tak naprawdę tę sytuację, że wszyscy boją się panicznie drugiego Sorosa i stąd właśnie te banki centralne, to z tego jak ja jeszcze rozmawiałem przy wielu rozmowach z bankami,
Oni się panicznie bali swego czasu, że taka sytuacja może jeszcze raz mieć miejsce, stąd te zabezpieczenia są jeszcze większe. Więc tym bardziej po Soroszu ja bym miał lęk jakiś z bankiem centralnym jednak startować w jakąś spekulację, bo oni drugiego Sorosza się boją, bo to by była tragedia dla całego sektora finansowego, gdzie już to tam skalpowanie prywatnych depozytów na Cyprze trochę, można powiedzieć, podburzyło morale Europejczyków, że jednak można się do prywatnego konta dobrać i ten system finansowy wcale nie jest taki cudowny. Tam z tych konkretnych przykładów do Japonii akurat nie umiem się odnieść, bo przyznam szczerze, nie pamiętam dokładnie wykresów, jak to wyglądało, ale faktycznie Szwajcaria miażdży moją teorię i wszystkie inne. To jest akurat super przykład czegoś, czego nikt nie będzie umiał chyba wyjaśnić. W przypadku Szwajcarii, z tego co tylko ja miałem się dowiedzieć czy z jakichś moich rozmów, napływ kapitału z całego świata jest tak ogromny, że oni naprawdę nie wiedzieli, co zrobić. To jest ta bezpieczna przystań. To kiedyś było złoto i Szwajcaria. To nie jest Soros, to jest wielu Soroszów, którzy boją się o swoją kasę i wrzucają ją do Szwajcarii. Więc to jest sytuacja, którą podejrzewam za kilka lat, może już nawet nie ekonomiści, a historycy opiszą i sam chętnie przeczytam, bo ja po prostu franka szwajcarskiego omijam z daleka od decyzji powiązania kursu. Są elementy, które się nigdy w historii nie zdarzyły i granie jakiekolwiek pod to albo szukanie analogii do tego jest mega niebezpieczne, tak? Pierwszy raz związano kurs euro z frankiem, tak po prostu na sztywno. No to nikt o zdrowym rozsądku nie powiedziałby, że coś takiego może mieć w ogóle miejsce, ale stało się. Więc nie szukajmy analogii do tego, że to jest jakiś wyznacznik. To jest naprawdę ewenement na rynku finansowym. No gdzieś poniekąd teraz jest szukanie, że to jest pierwszy, Grecja to jest pierwszy tak rozwinięty kraj, który nie spłacił tej pożyczki, bo wcześniej tam chyba była Somalia i jeszcze może dwa kraje, tak? I znowu jest szukanie, a co by było, a co przy Argentynie było i tak dalej. Takie porównywanie news do newsa jest bardzo niebezpieczne, że coś zadziałało po newsie z Argentyny, to rynek się uspokoił. To nie te lata, to nie ta polityka monetarna, to w ogóle nie te czasy i jeszcze gracie z komputerami i z tymi algorytmami, o którym wspominałem, więc nie traktujmy analogii jeden do jednego. Być może takie zdanie, jakie powiedział Mario Draghi, już nigdy się nie powtórzy, bo też załapali, bo o tym już gdzieś tam się mówi, po 3-4 latach już niektórzy dziennikarze też w mediach zwracają na to uwagę, że on kiedyś powiedział, że uratuje Grecję i uspokoił rynek na bardzo długi termin. Być może to się już nigdy nie powtórzy. Ja tylko wam zwracam uwagę, żeby szukać tych wskazówek i gdzieś to dopasowywać do swojej strategii, ale jak najbardziej zgadzam się, to nie jest złoty gral. To absolutnie dzięki za opinię, bo może faktycznie za mocno gdzieś to powiedziałem. Broń Boże, nie skupiajcie się w najbliższych tygodniach na szukaniu czegoś, co ustawi wam inwestycje w dłuższym terminie. Bo zaraz będzie druga informacja równie mocna ze Stanów Zjednoczonych i w ogóle nie mamy nic do gadania. W przypadku Grecji najfajniejsza analogia z 2011 i teraz, jak widziałem, może trochę mniej, ale też jest grana, czyli startuje Europa i ona ma problem, wychodzą Amerykanie i oni ten problem gaszą. Jakby oni w tym momencie mieli też swój problem i te dwa problemy się nałożyły, to może w ogóle cała ta dyskusja jest do śmietnika i zaczynamy od nowa. Więc w czasie rzeczywistym tylko to interpretujemy. Nie róbmy takich analogii. Nie ma świętego grala. Jest dyscyplina i strategia. I gdzieś to, co też mnie nauczył Birger, że plan na wejście, wyjście i wszystkie scenariusze, bo granie do połowy, mamy plan, mamy fajne wejście, mamy fajne prowadzenie transakcji, nie wiemy, w którym momencie wychodzimy, zobaczymy, co powie Draghi, to nie jest dobry pomysł, naprawdę. Przygotujcie się na to, że Draghi uratuje Grecję i na to, że Grecja wyjdzie i ustawcie sobie to już na wykresie, że tu wychodzę tak, to tylko wtedy jesteśmy pewni i możemy decydować o ryzyku, no bo my tak naprawdę tylko i wyłącznie kierując giełdą możemy decydować o stopniu ryzyka. Tak, moim zdaniem, po iluś latach. Jedyne, czym my możemy zarządzać, to ryzykiem na naszym rachunku, bo my nie zadecydujemy nawet za tych Greków w referendum, nie? Więc my tylko na swoich rachunkach. Że bardzo dziękuję za tę wypowiedź, że nie sobie przesłucham jeszcze raz później na nagraniu, bo może ważne wnioski przed jakimkolwiek kolejnym wystąpieniem, żeby nie faktycznie, to nie jest święty gral, ten game changer, ale warto takich newsów wypatrywać w tym paskudnym szumie. Istnieje teoria spiskowa, że media żyją z dezinformacji, że nie jest to informacja, a dezinformacja, po to, żeby właśnie jakby sprzedawać newsy, które są sprzeczne w jedną stronę i sprzeczne w drugą stronę, bo wtedy ten news długo żyje. Czy w związku z twoją długą praktyką potrafisz wykorzystać newsy, które się pojawiają w swojej praktyce giełdowej? No, dobre pytanie, bo musiałbym długo wstecz sobie jeszcze przejrzeć jakąś moją historię, jak na to uważałem. Ja w Polsce jedno, co zauważyłem, czego nie umiem potwierdzić jakimiś takimi twardymi danymi, ale moim subiektywnym odczuciem,
że na pewno ważne kwestie często są pomijane, które są głosowane w Sejmie w momencie, kiedy wszyscy żyjemy jakimś problemem, typu, nie wiem, problem kibiców na stadionach. I to mi się wydaje, że coś takiego nieraz można było zaobserwować, ale przy spółkach giełdowych chyba nie umiem tego tak odnieść, że... Bo nasza giełda mimo wszystko jest malutka i ten świat inwestorów względem całego tego medialnej oprawy, on ma gigantyczną dysproporcję. Gdybyśmy mieli naprawdę 3-4 miliony aktywnych inwestorów, gigantyczne spółki, bardzo płynną giełdę, to może trochę to by było bardziej zależne, ale u nas w ogóle finanse i giełda są trochę marginalne, jeśli chodzi o faktycznie zależność w mediach. Ja tu przytoczę takie fakty, które miały miejsce powiedzmy wśród dużych spółek, kiedy ktoś opublikował informację o Lotosie, że jego akcje są bezwartościowe, tudzież o KGHM-ie, które również były dyskutowane, które były no, z rangi dezinformacji i nie miały wiele wspólnego powiedzmy z realną jakby sytuacją tych spółek, a rynki zareagowały na to dosyć drastyczną przeceną, gdzie po jakimś czasie oczywiście walory wróciły do jakby trendu i okazywały się bardzo zyskowne. Natomiast chodzi mi w moim pytaniu raczej o to, czy daje się w praktyce osobie, która ma duże doświadczenie w odfiltrowywaniu szumu, wykorzystać to, a moja kontrteza jest taka, że może jednak warto jest na czas tradingu wyłączyć się z newsów i generalnie patrzeć jedynie na wykres. Tak, akurat to ostatnie jest bardzo fajną zasadą i jak najbardziej jest bardziej w kwestii szumu informacyjnego mi też bardziej o to chodzi, że my jesteśmy tylko ludźmi i nie jesteśmy w stanie się odciąć całkowicie od tego. W sensie wrócimy do domu i na ulicy ktoś nam coś powie, przeczytamy jakąś gazetę w kiosku, zobaczymy jakiś nagłówek, więc nawet jeśli wyłączymy te monitory do tradingu, co jest bardzo wskazane, bo zupełnie inaczej patrzymy na rynek i ten telewizor, który nas bombarduje jakimiś informacjami, my naturalnie interpretujemy. To jest straszne, że jak my mamy w tym momencie panel z informacjami i panel z wykresem, to my naturalnie nadajemy temu znaczenie i sami szukamy tej analogii, tak jak trochę w historii tutaj powiedzieliśmy, że przykładamy informacje do wykresu i dorabiamy jakąś tam teorię. To jest niebezpieczne, bo to się zdarza. Ja też uważam, że wyłączyć telewizor jak najbardziej, bo wykres wszystko już ma. Tak? Wykres z mojej praktyki absolutnie, jeśli chodzi o trading i o inwestowanie, to wykres większość z tych rzeczy ma. Na pewno z tymi newsami, których powiedziałeś, faktycznie w takiej dezinformacji, no to jest problem, że są opinie, które wchodzą faktycznie i są puszczane i to jest trochę nierzetelność dziennikarska, która gdzieś tam też czasami się znajduje. To jest czasem wpuszczenie do mikrofonu kogoś, kto nie powinien być za tym mikrofonem i taka sytuacja miała miejsce w 2011 roku. Był taki trener forexowy, który gdzieś się dostał do telewizji w Stanach i powiedział, że Goldman Sachs też rządzi światem i oni już wszystko rozpracowali i to będzie koniec, tak? I nagle wszyscy się zaczęli o tym rozmawiać. Przez 5 dni gadali tylko o nim i ja zacząłem po prostu szukać, co to jest za koleś. Nigdy w życiu tego człowieka nie widziałem. I to jest jakiś trader, który po prostu pięknie mówi. Jakoś się dostał do tego głównego wydania wiadomości. To jest to, że powstał ten szum, więc masa analityków była zapraszana do telewizji. I on powiedział, że Goldman Sachs rządzi światem i on przewidział ten kryzys i to wszystko już będzie pozamiatane. I wszyscy o tym gadali przez 5 dni. I później się okazało, że to jest trener. On oczywiście można było u niego kupić fajne szkolenie, że nauczy cię jak grać na Forexie, bo Goldman Sachs rządzi światem. Tak? To była jego jedna chyba z trzech w życiu wypowiedzi do mediów. I wszyscy o tym gadali, tak? Takie porażki się zdarzają, to jest jakaś nierzetelność dziennikarska, jakaś panika, która nam się urodzi. Faktycznie, ja nie umiem tego tak dobrze wyłapać. Może też fakt, że ja się tym aż tak nie koncentruję na tym. Na pewno jak śledziłem CD Projekt, który gdzieś miałem w swoim portfelu, no to faktycznie widziałem to pompowanie tych informacji, no to samo się prosiło, żeby był wystrzał do góry, później realizacja zysków. Nie spodziewałem się tej informacji, że 4 miliony są sprzedane, bo ta informacja miała być dopiero w wakacje, więc to taką sytuację śledziłem i tam faktycznie patrzyłem na newsy, ale mogło się zdarzać takie sytuacje jak najbardziej. Wydaje mi się, takie są. Ja nie umiem ich wyłapać. Może gdybym umiał się sfokusować, że teraz gram na KGHM-ie i śledzę wszystko, można nawet ustalić sobie taki monitoring, ale to już jest trochę o krok za daleko. Bo można sobie ustawić za kilkadziesiąt złotych miesięcznie monitoring słowa KGHM.
i macie wszystkie newsy łącznie z tweetami i innymi facebookowymi rzeczami na maila i możecie wiedzieć, że ktoś na końcu Polski dyskutuje, czy warto kupić KGHM i w czasie rzeczywistym dostajecie to na telefon. I są już nawet Amerykanie, którzy to badają. W sensie sentyment, że jak na przykład negatywnie mówi się o KGHM-ie, to czy to ma wpływ na ruch akcji? Są już wielkie badania na temat tego, nie? Czy dyskusja na Twitterze o amerykańskiej spółce ma wpływ na reakcje na dane finansowe, więc nawet w tym książkach wyszła. No, także tak, ja nie umiem tego wyłapać. Nie. To jeszcze jedno pytanie, w takim razie wspomniany Twitter i media społecznościowe, które umożliwiają każdemu z nas stać się autorem newsa. Czy współuczestniczenie na bieżąco w tym, co się dzieje, czy tego typu śmietnik, który do nas trafia, bo oczywiście na Twitterze mamy tam kilkaset osób, które śledzimy, generalnie nie uniemożliwia podjęcia skutecznej decyzji. Zawsze jest to samo, że jak mamy 3 telewizory w sklepie do wyboru, to wybierzemy szybko telewizor, który nas interesuje. Jak mamy 300, to proces decyzyjny nam się ileś tam razy wydłużył. Nawet jest taka teoria w marketingu właśnie odwołująca się do psychologii, więc faktycznie no, utrudnia to sprawę. Jeśli mamy milion skrajnych opinii i siedzimy tylko na Twitterze i je śledzimy, to podejrzewam, będzie nam trudno podjąć decyzję. To gdzieś, też nie chcę znowu przytoczyć jakieś badania z głowy, którego nazwy nie pamiętam, ale tu chodzi o te reguły, które właśnie są wykorzystywane i w mediach, i w marketingu, że my chętnie słuchamy mądrych głów. Coś w tym jest, że zostałem tu zaproszony jako ekspert, i jako gość, i jestem jedynym gościem, ileś tych czynników i tak dalej, nie? W telewizji do tego jeszcze mi się dokleja krawat, ładną belkę, ekspert, ekonomista i tak dalej. No i gdzieś ileś teorii psychologicznych mówi, że jakiś mądry facet powiedział, że nie warto teraz inwestować w DAX-a. I może wy macie rację, że warto teraz pójść w długą pozycję, ale mamy po prostu z tyłu głowy głos, który mówi, jakiś mądry facet z jakiejś tam instytucji powiedział, że chyba jednak nie warto. Ja jestem święcie przekonany, że wy macie większą wiedzę od bardzo wielu ekspertów, którzy wypowiadają się w mediach i jestem święcie przekonany, że od niektórych z was chciałbym się nauczyć strategii inwestycyjnych, które tutaj przerabiacie, ale tak to działa, że jak włączymy tylko telewizor i posłuchamy sobie mądrych głów, to podświadomie zaczynamy się zastanawiać, a może ten koleś z pudełka ma rację.